Cześć widzewiacy, rozpoczynamy kolejny robotniczy talk show. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj gościmy na stadionie przy Alei Piłsudskiego 138 zarząd Widzewa Łódź. Ze mną jest prezes zarządu Michał Ryc. Dzień dobry. I wiceprezes Maciej Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry panowie. Zgodnie z zapowiedzią podsumujemy sobie rundę, ale również rok. Przekażemy ważne informacje na temat kierunków rozwoju Widzewa Łódź. Odpowiemy także na wasze pytania, których było bardzo dużo. Na początek, panowie, cytat z Twittera. Ach, znów dowiemy się, jak jest wspaniale. Godzina korpogatki. Sorry, już mi się nie chce. Czy możemy zapowiedzieć, że dzisiaj nie będzie korpogatki? Myślę, że będzie bliżej półtorej godziny niż godzinę. To raz. Trochę pewnie będzie, bo będziemy rozmawiać o finansach, więc pewnie korpogatki, jak to niektórzy nazywają, nie będzie dało się uniknąć, ale mam nadzieję, że też trochę konkretów padnie dzisiaj. Padł też zarzut, że wcześniejszy zapis jest polem do manipulacji. Chciałbym tutaj od razu zaprzeczyć temu stwierdzeniu, no bo przy okazji na przykład chociażby programu z trenerem nie doszło do żadnego cięcia, dubla, no i dzisiaj chyba też będziemy starali się lecieć longiem, że tak powiem, i doprowadzić ten program takim one long shotem, że tak powiem. Więc będziemy szli w tym kierunku, a pytań jest bardzo dużo. Kibice bardzo aktywnie odpowiedzieli na nasz apel i zasypali was pytaniami, tak by też wychodząc naprzeciw waszemu oczekiwaniu, żeby no tej korpogatki nie było. Chcemy być jak najbardziej konkretni, jakby nie pomijać też jakby waszej opinii niewygodnych tematów, bo myślę, że ta transparentność, którą sobie w jakimś etapie zakładaliśmy, przy tworząc strategię rozwoju klubu, strategii sportu, czy strategii komunikacji, no to jednak ta transparentność, bliskość kibiców była jednym z głównych celów. Przechodząc do rzeczy, mamy kilka obszarów, które poruszymy. To pierwszym, najważniejszym jest raport finansowy, który został dzisiaj, 5 stycznia, no bo dzisiaj jest premiera tego programu, ogłoszony. Dalej przejdziemy sobie poza finansami temat organizacji, temat infrastruktury, stadionu, ośrodka, sportu, akademii, relacji z partnerami zewnętrznymi, sklepu, Matchday Experience. Tych tematów jest, tak jak powiedziałem, bardzo dużo, więc będziemy starali się być konkretni, żeby jak najwięcej tych pytań wykorzystać i odpowiedzieć wam na jak najwięcej palących kwestii, żeby każdy z kibiców oglądający ten program wyciągnął coś dla siebie. Panowie, przełom roku to jest zawsze czas podsumowań, dlatego chciałbym poprosić was o krótkie odniesienie się, zanim przejdziemy do raportu finansowego, do kwestii minionych 12 miesięcy. Prezesie, 2023, poproszę o, tak jak powiedziałem, krótkie podsumowanie, może największy sukces, największą porażkę. Na pewno rok dla nas bardzo ważny, bo zakończony, znaczy właściwie sezon poprzedni zakończony utrzymaniem w Ekstraklasie, co było celem nadrzędnym. To jest raz. Dwa, na pewno udany, bądź też w mojej opinii bardzo udany pod kątem infrastruktury, bo to był rok, w którym od wielu, wielu lat nie działo się aż tyle, jeśli chodzi o tematy infrastrukturalne. Mówię tutaj zarówno o kwestii ośrodka treningowego Widzewa. Zaczęliśmy poprzedni rok przecież ogłoszeniem z wójtem gminy Brójce pozyskania jakby ośrodka w kontekście ziemi oczywiście i wybrania tej lokalizacji, a kończyliśmy ogłaszaniem tego, że środki ministerialne, po które występowaliśmy, mają zostać przyznane i taką ministerialną deklaracją. Dodatkowo w międzyczasie ruszyły inwestycje na Łodziance. Jedno z boisk jest już na ukończeniu, boisko sztuczne. Już został wybrany wykonawca boiska naturalnego, które stanie się boiskiem sztucznym, więc w tej kontekście infrastruktury bardzo dużo się działo. Na pewno biznes, to też podsumowanie, które pokazywaliśmy kibicom ostatnio, zarówno jeśli chodzi o kwestie przychodów, ilości tych przychodów, ale przekroczyliśmy już setkę podmiotów w widzewskim klubie biznesu, sponsor strategiczny, więc wiele, wiele takich aspektów, o których pewnie powiemy sobie chwilę później. Działania społecznościowe, których też na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy ponad setka przynajmniej tego typu działań, od mniejszych wizyt w szkołach, aż po duże projekty, które realizujemy, więc na pewno w tych obszarach działo się bardzo duże, a poza tym jest przecież marketing, jest komunikacja, jest akademia, jest wszystko to, co mieliśmy okazję widzieć w kontekście 12 miesięcy, także działo się na pewno z mojej perspektywy naprawdę dużo. Wiceprezes Maciej Szymański, poproszę o podobną odpowiedź.
to ja może bardziej uzupełnię też ten wątek infrastrukturalny, bo uważamy, że ten rok 2023 pod tym kątem był zdecydowanie przełomowy, jeżeli chodzi o kierunek, w jakim chcemy działać z tą infrastrukturą i za tym właśnie poszły te konkretne działania, o których prezes wspomniał. Mamy nadzieję, że będzie ich kontynuacja już w 2024 roku i przelanie w faktyczne działanie zarówno na Łodziance czy przy stadionie, jak i na ośrodku treningowym w Bukowcu. Natomiast odnosząc się do zeszłego roku, jeszcze kwestie znalezienia się po raz pierwszy w historii klubu na poziomie centralnym w kategorii U19. Również po rundzie jesiennej tego sezonu 23-24 awans do Centralnej Ligi Juniorów U15. To też istotne z punktu widzenia środowiska rozwoju zawodników, tych młodszych. Natomiast jeżeli chodzi o takie zdarzenie, które przyniosło poczucie, no, można powiedzieć, żalu czy smutku, no to brak awansu drugiej drużyny do trzeciej ligi, mimo fenomenalnego sezonu i tak naprawdę pierwszy przegrany mecz w czerwcu spowodował, że to się awansem nie skończyło. No, czasami sport taki jest, albo znajduje się rywal, który no, osiąga jeszcze lepsze rezultaty. Prezes Szymański wspomniał o też takim większej porażce dla prezesa. Dla mnie oprócz tego, o czym wspomniał Maciek, no to na pewno ilość porażek w meczach domowych tutaj w sercu Łodzi. Moim zdaniem było ich trochę zbyt wiele i tu na pewno chcielibyśmy, żeby to serce Łodzi było większą twierdzą, bo myślę, że w kilku przypadkach czy w kilku meczach za łatwo oddaliśmy te punkty, chociażby podczas meczu z Koroną, kończącym ostatni mecz sezonu poprzedniego, czy w tym sezonie chociażby w meczu z Radomiakiem, no to są takie dla mnie osobiście mecze które gdzieś tam bolą i jeszcze uwierają. 2023 był pewnym wycinkiem przyjętych strategii, ale powiedzieliśmy o kilku wydarzeniach, o kilku takich, powiedzmy, ważnych momentach, punktach na takiej osi czasu, no to jestem ciekawy i o to pytałem również kibice, jak wygląda realizacja przyjętych założeń, czy jesteście zadowoleni z tego etapu, na którym jest klub, czy jakby posuwamy się do przodu zgodnie z założeniami, czy możemy o tym powiedzieć chwilkę, prezesie? Znaczy, na pewno na czas takich ostatecznych podsumowań jeszcze będziemy mieli okazję, bo to jest koniec sezonu, bo też trzeba pamiętać, że nie wszystkie założenia, które sobie podejmujemy, chociażby w kontekście infrastruktury, o której rozmawiamy, nie zawsze zależą od nas. My ze swojej strony wykonujemy pracę i zamykamy poszczególne etapy, jak choćby w przypadku ośrodka, gdzie cała dokumentacja do ministerstwa jest złożona, ale czekamy na ostateczną decyzję ministra sportu, jak te środki zostaną uruchomione i kiedy zostaną uruchomione i czekamy na tą ostateczną decyzję. Więc tutaj pozostaje nam, tak jak i innym pozostałym klubom, które brały udział w tym programie, czekać. Natomiast no, z naszej strony tak naprawdę dużo uwagi też pochłania oprócz infrastruktury sport i tutaj więcej na pewno o tym opowie Maciek, ale bodaj w sierpniu została zakomunikowana strategia rozwoju sportu, do której myślę, że będziemy się dzisiaj parokrotnie odnosić. Oczywiście ważnym aspektem jest też infrastruktura, ale za tym idą też konkretne decyzje, czy to kadrowe, czy to wokół pierwszej drużyny, czy to wokół akademii i staramy się sukcesywnie te punkty odhaczać. W międzyczasie jeszcze strategia komunikacji z kibicami i to dzisiejsze spotkanie też jest jej, można powiedzieć, kolejnym aspektem i kolejnym punktem do realizacji, więc też możemy sobie postawić tutaj kropkę, że ten punkt realizujemy, więc sukcesywnie staramy się to wprowadzać. Ja nie ukrywam osobiście, no życzyłbym sobie, żeby pewne rzeczy działy się szybciej, no ale taką mam naturę i myślę, że wszyscy mamy taką naturę, chociażby w kontekście na przykład zmian w marketingu czy w sklepie, no ale no to też wymaga czasu. Prezesie? Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to już zostało powiedziane dużo, więc przechodząc do tych kwestii sportowych, to zakładaliśmy sobie również zwiększenie serwisu względem piłkarzy i w drugiej części zeszłego roku jak najbardziej to nastąpiło, bo pojawił się w sztabie szkoleniowym trener mentalny, pojawił się dietetyk, pojawił się asystent trenera przygotowania motorycznego, który też odpowiada za pracę z zawodnikami kontuzjowanymi, za powrót tych zawodników kontuzjowanych do gry.
A, jest to jeden z obszarów, który też zdiagnozowaliśmy jako taki, no, który wymaga właśnie usprawnienia, żeby ta liczba urazów w perspektywie oczywiście czasu, bo tu mówimy o procesie, malała. Jeżeli chodzi o budowanie wartości zawodników, no to też tutaj mamy przykład Henia Rawasa, który no, jest reprezentantem kraju. Wiadomo, że jest zainteresowanie nim, aby trafił do innego klubu. Także to też jest element oczywiście strategii i rozwijania zawodników, ale tak samo w kontekście zawodników młodych, bo trzech zawodników w tej rundzie z poziomu akademii zagrało w pierwszym zespole i to były występy dłuższe niż 3 minuty, więc pozwalało to jakkolwiek na to, żeby tych zawodników ocenić i też określić ich dalszą ścieżkę rozwoju. Dzisiaj głównie skupimy się, znaczy to jest powód też jakby poza cyklicznością i powiedzmy przełomem roku, skupimy się na raporcie finansowym. Zanim do tego przejdziemy, ostatnie pytanie jednego z kibiców. Jaką cenę wystawilibyście sobie panowie za ostatnie pół roku? Możemy przyjąć skalę szkolną. Solidna trójka na szynach? Ja myślę, że po sezonie przyjdzie czas na takie oceny. Prezesie? Dokładnie tak. Czerwony pasek? Sezon piłkarski nie współgra z rokiem kalendarzowym, a no te główne podsumowania są po całym sezonie i też myślę, że zarówno Michał, jak i ja, to jesteśmy dalecy od tego, żeby oceniać samego siebie. Jest to odpowiednia struktura w klubie, która pozwala na dokonywanie tych ocen. Jest też Twitter, który jakby codziennie tej oceny dokonuje, więc śmiało. Zapraszamy w takim razie w komentarzach, a także na Twitterze do komentowania i oceny pracy klubu, pracowników oraz zarządu. Tak jak powiedział prezes Szymański, dzisiaj ocena roczna, znaczy może sezonu nie współgra z roczną, no i to chyba od tego przejdziemy, bo dzisiaj kibice mieli okazję już zobaczyć raport finansowy. Za nami konferencja z udziałem dziennikarzy, porozmawialiśmy obszernie na ten temat. No pierwszy wątek, no ten przesunięcie tego roku obrotowego, 18 miesięcy, styczeń 22, czerwiec 23. Prezesie, poprosiłbym o kilka słów na ten temat, no bo to moim zdaniem wymaga wyjaśnienia w związku też z no, tym, co się przewija i o czym też mówiliście podczas spotkania z dziennikarzami, podczas pierwszego komunikatu, w pierwszym komunikacie dotyczącym raportu, to jest zaksięgowania tych pieniędzy z karnetów na ten sezon, prawda? No, czyli jakby ujęto te przychody w raporcie za teoretycznie no, czas miniony, a już trochę w innej rzeczywistości żyjemy, więc poproszę o parę słów wyjaśnienia, żeby to kibicom przybliżyć. No to jest generalnie kilka rzeczywistości, kilka przesunięć czasowych, bo jesteśmy w styczniu 2024 roku, czyli mamy już jakiś czas trwającego sezonu, jesteśmy po rundzie, a z kolei opowiadamy o raporcie finansowym, który swoje zamknięcie miał w czerwcu ubiegłego roku, a rozpoczynał się jeszcze w realiach pierwszoligowych, no bo ten okres 18 miesięcy, to przecież 1 stycznia 2022, czyli połowa sezonu w pierwszej lidze, więc no dzisiaj z perspektywy dynamiki funkcjonowania, no to mówimy o czasach niemalże zamierzchłych. Ale dlaczego te 18 miesięcy, a nie 12? No powody są dwa. Przede wszystkim chęć wyrównania roku obrachunkowego z rokiem sportowym i budżetowym, no bo klub budżetuje się w jakby cyklu czerwiec, tak jak trwa sezon. Więc też istniała konieczność, do tej pory raportowaliśmy finansowo styczeń, grudzień, więc chcieliśmy to wyrównać, stąd też te przesunięcie 18 miesięcy, więc stąd raport. A druga rzecz, no to założyliśmy sobie w naszej polityce społecznościowej też właśnie zarządzanie i to transparentne komunikowanie, więc chcemy pokazywać te przychody i koszty takimi, jakimi są. Pojawił się zysk, tak, i to też komentowaliśmy po raporcie finansowym, ponad 3 200 000 zł. On też nie pojawił się przypadkowo, bo pojawił się dlatego, to też o tym wspominałem w komunikacie prasowym, w mojej wypowiedzi. Ten zysk pojawił się między innymi dlatego, że zostały zaksięgowane wpływy z karnetów na obecny sezon. Dlaczego tak? No,
Kwestia jest prozaiczna, czyli data startu obecnego sezonu powodowała to, że no musieliśmy uruchomić sprzedaż karnetów, dać sobie czas na dość skomplikowany proces, którym jest sprzedaż karnetów z różnymi przerwami, które są, czy rezerwacjami miejsc. Tak? Najpierw przedłużają kibice, potem dopiero jest otwarta sprzedaż, w międzyczasie klub 1910, więc to trwa, więc sprzedaż karnetów na obecny sezon ruszyła 14 czerwca ubiegłego roku. Raport finansowy, który dotyczył poprzednich wtedy 18 miesięcy, został i zamknięty rok finansowy to 30 czerwca, więc mamy 2 tygodnie sprzedaży karnetów już na nowy sezon i pojawia się po prostu przychód. No i coś z tym przychodem trzeba zrobić, ten przychód jest zaksięgowany, więc my mamy obowiązek ten przychód wykazać. A z racji tego, że raportujemy do 30 czerwca, również wykazujemy ten przychód, który de facto jest przychodem z tego sezonu, stąd też pojawił się zysk w kwocie ponad 3 200 000. I gdybyś, Kuba, zapytał mnie, czy dzisiaj sytuacja finansowa klubu jest dobra, to i tak bym odpowiedział, że tak, no bo zaraz kibice zapytają, no dobrze, skoro jest zysk z tego sezonu, no to czy nie ma, nie wiem, czy straty, czy sytuacja finansowa jest zła? Prezes się nie obawia trochę takich pytań, no bo technicznie rzecz biorąc nie ma ryzyka, że gdyby nie zaksięgowanie tych karnetów z kolejnego sezonu, to klub nie wykazałby straty na przykład? Na dzisiaj się tego nie obawiam, dlatego że mniej więcej zeszły ten okres zamknęliśmy w okolicach zera. Dlaczego? Założenie klubu jest proste. Wydajemy tyle, ile posiadamy pieniędzy. I to jest założenie nadrzędne, czy będziemy mówić o roku obrachunkowym 12, 18 miesięcy, czy spotkamy się za pół roku, powiem dokładnie to samo. Wydajemy tyle pieniędzy, ile mamy. Widzew ma takie właśnie założenie. Dlaczego wyszliśmy w okolicach zera? No bo nawet chcąc wytłumaczyć to w najprostszy sposób kibicom, ok, sprzedaliśmy karnety na ten sezon, mieliśmy zysku 3 200 000, odejmujemy ten przychód z karnetów, który jest de facto ten sezonu, dodajemy 2 miliony wkładu właścicielskiego, który jest wkładem gotówkowym na podwyższenie kapitału i wychodzimy w okolicach zera, czyli znów wydajemy tyle gotówki, ile mamy. Więc to założenie finansowe, które jest nadrzędne, jest realizowane, więc nawet jeżeli wykazujemy zysk, ja chcę transparentnie powiedzieć kibicom, jak sytuacja wygląda, bo to nie chodzi o przypinanie sobie orderów i powiedzenie, odnotowaliśmy zyski i fajnie, a za 12 miesięcy, kiedy te karnety ruszą, znowu będziemy cały czas sobie rolować tym następnym sezonem i pokazywać wyniki finansowe, więc jeżeli spotykamy się za kolejne miesiące i będziemy z kolei podsumowywać sobie ten raport z 12 miesięcy, od czerwca 2023 do końca czerwca 2024, to wtedy odniosę się do tego, co powiedziałem dziś i powiem, ok, ruszyliśmy ze sprzedażą karnetów na następny sezon, bądź też nie, i będzie to związane z takim wynikiem finansowym, a nie innym. Więc to też jakby ta różnica wynika z faktu, że raportowanie finansowe no, ma swoje oczywiście wymogi, jest określone odpowiednimi ustawami, też przepisami kodeksu spółek handlowych, więc my musimy te przychody po prostu wykazywać, natomiast no, specyfika klubu sportowego jest taka, że funkcjonujemy w trochę innym okresie, no i też trochę funkcjonujemy na innych zasadach, bo między sezonami te przychody i koszty się przesuwają, czy też zazębiają między tymi okresami, dlatego chcemy to jak najdokładniej, jak najprościej wyjaśnić. Więc cały czas realizujemy nadrzędnym założeniem, czyli wydajemy tyle, ile mamy. Co za tym idzie, zarządzamy klubem odpowiedzialnie, bo to też trzeba sobie powiedzieć, no ja pamiętam upadek klubu i myślę, że wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, wielu z kibiców, którzy nas oglądają, pamiętają upadek klubu i dzisiaj oczywiście może pojawiają się głosy w kontekście sportu nadpłacić, przepłacić, zapłacić za wszelką cenę wynik sportowy. Rozumiem te oczekiwania. Natomiast polityka się klubu nie zmieni. Będziemy wydawać tyle, ile mamy, będziemy wydawać te środki w sposób odpowiedzialny i nie będziemy przepłacać, jeżeli nie uznamy, że nie wiem, dany zawodnik czy kwoty transferowe będą konieczne. To są założenia nadrzędne, założenia pierwotne do każdej rozmowy o finansach Widzewie dzisiaj. No, do finansów stricte, bo pytań o nie jest sporo, jeszcze przejdziemy, bo z mojej perspektywy, aczkolwiek odpowiedź na to pytanie poproszę później, czy z perspektywy kibica, które nasuwa się po takiej wypowiedzi, jest, skoro wydajemy tyle, ile mamy, to może w tej naszej skarbonce te wydatki powinniśmy przenieść na pierwszą drużynę, na przykład z administracji, albo z akademii, albo ze scoutingu. I do tego przejdziemy, ale wydaje mi się, że zanim poruszymy ten temat, najpierw powinniśmy skupić się w ogóle na
kwestii bilansu przychodów i wydatków, bo wydaje mi się, że ostatnio po pierwsze świadomość kibiców, a także w ogóle sympatyków piłki w Polsce rośnie, jeśli chodzi o w ogóle zarządzanie klubami, no bo te raporty są czytane, są komentowane, no i w Polsce wydaje mi się, że niewiele klubów może pochwalić się tym, że wychodzą w ogóle na zero, już o takich, które przynoszą zyski, no jest ich bardzo niewiele, a bardzo głośne były sytuacje kilku klubów, które, no cóż, no, te straty miały bardzo widowiskowe, że tak powiem. No, wystarczy przypomnieć, że jesteśmy na dzisiaj jednym z czterech klubów, które nie mają nadzoru finansowego w kontekście przyznania licencji. To też pokazuje w pewnym sensie, że organy, które mają za zadanie kontrolować kluby sportowe, po pierwsze to robią, a po drugie Widzew jest pod tym względem ze swoimi założeniami wydatkowaniem pieniędzy bezpieczny i odpowiedzialny. To co powiedziałem wcześniej, mnie niezwykle cieszy to, że faktycznie ta świadomość rośnie. I że te raporty finansowe, rachunki zysków i strat są czytane, bo to jest jeden z najważniejszych dokumentów w klubie. Dla mnie jako osoby, która odpowiada też za klub jako przedsiębiorstwo, to jest jeden z najważniejszych dokumentów. Wiem, że dla kibiców głównie sport, ale cieszę się, że ta świadomość rośnie, bo nie da się rozmawiać o sporcie bez kontekstu finansowego. I musimy zdawać sobie sprawę, że naszym zadaniem, biorąc pod uwagę założenia, które mamy, jest dzisiaj przesuwanie się w tabeli, jeśli chodzi o te kluby środka, bo patrząc dzisiaj na kluby top 4 i wydatki, które one ponoszą, kwestie transferowe, administracji, to co... No jeden właśnie z tych klubów top 4 widowiskowo się wywrócił. No właśnie i pytanie, czy chcemy iść tą drogą, bo dzisiaj oczywiście możemy powiedzieć plus 20 milionów na sport. I rok, dwa może ujedziemy, może trzy, jeżeli zakwalifikujemy się do europejskich pucharów, ale wielkim ryzykiem jest to, że jeżeli nie pojawiłby się inwestor, czy właściciel nie powiedziałby, proszę bardzo, to są te pieniądze, których wam brakuje, czy to będzie 10, 20, 30 milionów złotych i ja te straty pokryję. Dzisiaj klubu na to nie stać. Nie stać finansowo, ale nie stać też, uważam, Widzewa, na takie ryzyko, biorąc pod uwagę też naszą historię, tak jak powiedziałem, żeby prowadzić taką politykę. Pytanie, które każdy z nas musi sobie zadać, czy my chcemy takiego klubu? Czy chcemy klubu, który za kilka lat będzie powtarzalnie realizował najwyższe cele i dojdzie do tego swoją pracą? Czy chcemy uzyskać efekt instant, jak zupę amino chociażby i ten efekt po prostu może za 3 lata kosztować nas bardzo poważne konsekwencje? Ja wybieram, szczerze powiedziawszy, tą pierwszą drogę, bardziej cierpliwą, może czasem trudniejszą, ale jednak finansowo bardziej odpowiedzialną, więc jeśli chodzi o finanse Widzewa, konkludując, one są bezpieczne i są bardzo stabilne, a na tle ligi, no można powiedzieć, że jesteśmy w komfortowej sytuacji. No, nie wiem, czy każdego kibica ucieszy taka odpowiedź. Zaraz przeczytam, że to jest zachowawczość i mała ambicja. No, znaczy, no musimy się z tym liczyć, że kibice oczekują absolutnie tytuł, to przede wszystkim tytułów i gry o najwyższe cele i być może taka odpowiedź spotka się po prostu z chłodnym przyjęciem, ale rozumiem, że idziemy niezmienną drogą. Idziemy niezmienną drogą i będziemy w tym konsekwentni, nawet jeżeli część kibiców będzie to krytykować, ja tą krytykę przyjmuję. Natomiast dzisiaj, biorąc pod uwagę naszą z Maćkiem odpowiedzialność za Widzew i to jest odpowiedzialność za klub, na którym zależy setkom tysięcy ludzi, to ten ogrom odpowiedzialności, który mamy, dyktuje mi tą drogę, o której powiedziałem i z niej nie będziemy schodzić. Zostajemy w temacie raportu prezesie, kwestia tych wydatków. Mówimy ciągle o tej perspektywie sprzed pół roku, a dużo się, mam wrażenie, zmieniło od tego czasu. No jakby klub wykonał kilka kroków, ale chciałem trochę poprosić o komentarz do tego, na co to my te pieniądze wydajemy. Oczywiście rosną koszty, wiemy, jaka jest sytuacja w kraju, inflacja i tak dalej, ale jednak najważniejszym działem klubu sportowego jest oczywiście sport i pierwsza drużyna. I myślę, że tu poprosiłbym o uzupełnienie też wypowiedzi prezesa Michała w kontekście tych wydatków na pierwszy zespół. To znaczy, czy my wydajemy dużo, czy wydajemy mało, jak pozycjonujemy się na tle ligi, jaki procent takiego diagramu kołowego pod tytułem wydatki Widzewa są zajęte przez pierwszy zespół.
Znaczy, te wydatki z sezonu do sezonu wzrastają, ale też pamiętajmy o tym, że te wydatki nie dotyczą tylko i wyłącznie płac piłkarzy, ale też innych rzeczy. Powiedzieliśmy sobie o sztabie szkoleniowym, ale tak samo sobie możemy powiedzieć o dwóch zgrupowaniach zimowych, które czekają pierwszy zespół. To wszystko są działania, które mają na celu po prostu podniesienie standardu pracy i też zwiększenie tej opieki nad zawodnikami. I o tym też mówiliśmy, prezentując strategię sportu, że to nie jest tylko kwestia rozmowy, kto ile będzie zarabiał, ale też jaki ten serwis otrzyma i że będziemy poszukiwali takich zawodników, dla których też to jest istotne i przez ten serwis budowali ich wartość sportową. Już wymieniliśmy sobie przykład Rawasa, ale myślę, że są już kolejni piłkarze, którzy trafili do Widzewa w letnim okienku i którzy dzisiaj już spotykają się z większym zainteresowaniem niż do tej pory, tak? Niż zanim do Widzewa trafili. Tak samo kwestie sztabu szkoleniowego, rozwoju tego sztabu szkoleniowego, no to są też rzeczy, które kosztują, dlatego no to jest główna pozycja kosztowa w skali całego klubu, ale też nie możemy zapominać o tych obiektywnych współczynnikach, które powiedziałeś, no, które spowodowały, że organizacja dnia meczowego, organizacja transportu, żywienia, tak, no to są rzeczy, które kosztują więcej niż do tej pory. Płaca minimalna wzrasta, a to wiadomo, że pociąga za sobą kolejne koszty, także to jest też pewien naturalny element i jeżeli chcemy zwiększać dalej wydatki na sport, w szczególności na pierwszy zespół, no to musi pojawić ten element, o którym też wspominaliśmy, czyli ten element sprzedażowy zawodników do innych klubów, no bo to nam pozwoli przesunąć dalej te granice. Oczywiście w ramach norm, które mamy przyjęte i w ramach wartości zawodników rynkowych, a nie jakiegoś wariactwa, które agenci piłkarscy chociażby będą narzucać, bo taki pojawił się według nich moment. Nie, tutaj musimy też być bardzo konsekwentni. Pojawił się temat przychodów, no i teraz też chciałbym poprosić o ocenę tych przychodów w tym raporcie. Ponad 50 milionów złotych, to nas pozycjonuje no, w tym środku, ale jednak bliżej w górnej połówce. Czyli zarząd jest zadowolony z tego wyniku, z pierwszej ligi, z pierwszego sezonu w Ekstraklasie? To jest 18 miesięcy, więc też należy pamiętać, że możliwości komercyjne klubów w pierwszej lidze i w Ekstraklasie są diametralnie inne, więc myślę, że bardziej racjonalne będzie porównywanie teraz Ekstraklasa do Ekstraklasy, sezon do sezonu. Natomiast poprzedni rok był już sporym wzrostem, mówię oczywiście o pierwszym sezonie w Ekstraklasie, ten jest kolejnym. I ten budżet znowu przychodowy, o tym budżecie przychodowym mówię, znacząco wzrósł rok do roku. My za zeszły sezon, i tutaj odwołuję się do raportu Ekstraklasy zleconej, która Ekstraklasa zleciła w październiku agencji badawczej, jednej z agencji badawczych, zresztą tym, którzy są zainteresowani finansami w Ekstraklasie, bardzo ten raport polecam, bo tam jest sporo ciekawych danych porównawczych. Za zeszły sezon byliśmy 10. klubem, jeśli chodzi o przychody, a odliczając przychody z transferów już 7., więc to też pokazuje rolę jakby przychodów transferowych i zarabiania na sporcie w kontekście przychodów klubów w ogóle piłkarskich i sportowych. Uważam, że jesteśmy w stanie przesunąć się jeszcze o jedną, dwie pozycje w górę, oczywiście wyłączając transfery za ten sezon i zobaczymy, jak to się będzie kształtować, natomiast znowu ten bardzo dobry rok biznesowy nam na to pozwolił, więc tak jak mówię, na pewno możemy być zadowoleni, jeśli chodzi o tą warstwę przychodową, na pewno są jeszcze rezerwy, to nie ma co ukrywać, te rezerwy są bardzo duże, jeśli chodzi o sport, bo dzisiaj można powiedzieć, że na tym sporcie, jeśli chodzi o transfery, nie mieliśmy żadnych przychodów, chociażby transfery, ale też bił nas ranking historyczny, te przychody z Ekstraklasy przecież są niewielkie, za zeszły rok byliśmy jedną z ostatnich drużyn, jeśli chodzi o kwotę przychodu z tytułu grania w lidze, więc no to są też takie aspekty, które kolokwialnie powiedzmy biją nasz wynik przychodowy i tu jest jeszcze spory potencjał do rozwoju, ale nie zamykam tematu rozwoju komercyjnego, no bo tutaj zarówno biznes, drabinka sponsorska, projekty specjalne, które realizujemy, to wszystko ma na celu zwiększać tą warstwę przychodową. Zostawmy na chwilę finanse, wrócimy do nich. Myślę, że będziemy trochę rotować tematami.
Jeśli jakiś wątek w kontekście raportu nam jeszcze się pojawi, ja chciałem przypomnieć, że jakby no, on jest opublikowany w internecie, na naszej stronie znajdziecie także komunikat dotyczący dzisiejszego spotkania z dziennikarzami i tego, co tam padło. Przejdźmy trochę do sportu, bo tym żyją kibice, mamy przerwę między rundami, za chwileczkę pierwsza drużyna wraca do treningów. Wróćmy do minionej rundy. Czy jesteście panowie zadowoleni z efektów pracy i dorobku punktowego nowego trenera? No i czy patrząc na ten efekt punktowy, zwolnienie Janusza Niedźwiedzia nie było błędem? To może Maciej Szymański. Czy na pewno chcielibyśmy, żeby ta średnia punktowa trenera Myśliwca była na wyższym poziomie. Dzisiaj ona jest na poziomie 1,25, więc jakby ciut wyższa niż poprzedniego trenera w tym sezonie. Natomiast na pewno zarówno trener, jak i my chcemy, żeby to był wyższy poziom punktowania. I te trzy ostatnie mecze ligowe no, w dużym stopniu na to rzutują, ale jednocześnie zespół pod wodzą trenera Myśliwca pokazał też, że jest w stanie grać i widowiskowo, i skutecznie w poszczególnych meczach, więc teraz jest kwestia tego, aby to przekuć na pewien trend i powtarzalność, bo tej powtarzalności najbardziej nam brakowało z perspektywy, myślę, całego roku kalendarzowego. No i też mamy świadomość, że ten okres teraz to jest taki okres pracy, którą można najbardziej zaplanować, tak? Gdzie nie ma okresu startowego, tylko jest okres przygotowawczy i też po tym czasie na pewno będzie łatwiej o całościową ocenę. Natomiast odnośnie samej zmiany trenera czy sztabu szkoleniowego, bo to nie tylko dotyczyło pierwszego trenera, no to uważamy, że była to słuszna decyzja z perspektywy dania właśnie nowej energii zespołowi, zmiany pewnego sposobu gry z jednoczesnym zachowaniem jego stylu, bo zarówno trener Niedźwiedź, jak i trener Myśliwiec są trenerzy, którzy chcą grać ofensywnie, natomiast no po prostu przyjmują inne narzędzia w realizacji swoich celów i naszych celów. Także uważamy, że akurat to nastąpiło, ale na pełną ocenę to przyjdzie pora w rundzie wiosennej, po rundzie wiosennej. Kolejne pytanie, skoro podsumowujemy rundę, to zawsze po niej oczekuje się wzmocnienia, ale także trochę przewietrzenia szatni, być może wymiany słabszych ogniw. No i pojawia się pytanie, czy mamy listę zawodników, którzy otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu klubu zimą i czy jest ona zbieżna z listą, która pojawia się w mediach. Tutaj dodam, że część odpowiedzi na te pytania sportowe znajdziecie też w programie Robotniczy Talk Show z udziałem Tomasza Wichniarka i Daniela Myśliwca, ale myślę, że nie ma problemu, żebyśmy ponownie odpowiedzieli. Prezesie? My już odeszliśmy od przedstawiania jakichś list transferowych czy zawodników, którzy otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Mamy określoną systematykę podsumowań i rozmów z zawodnikami. Część zawodników takie rozmowy z trenerem i dyrektorem sportowym miała po to, żeby określić ich status w drużynie i też perspektywę rozwoju tej drużyny, no ale nie zapominajmy, że przecież wszyscy zawodnicy są związani kontraktami i są zawodnikami klubu i to działa z obu stron, czy ze strony klubu jako oferowanie no właśnie tego określonego serwisu, o którym sobie powiedzieliśmy, a ze strony zawodnika no walczenie o to, żeby znaleźć się w pierwszym składzie i grać jak najlepiej. Czy sztab szkoleniowy również będzie ulegał zmianie, czy planujecie jakieś wzmocnienia? To też zgodnie z tym, co sobie przyjęliśmy na początku tego sezonu. Planujemy rozbudowę sztabu szkoleniowego jeszcze o jednego asystenta trenera. Skoro mówimy o wzmocnieniach, no to pora na deklarację, czyli transfery. Panowie, jaki budżet na transfery? Najchętniej odpowiedziałbym, że 0 polskich złotych. Już mówię dlaczego. Nie jest tajemnicą, że jest zainteresowanie za Henryka Rawasa i może sobie o tym zaraz więcej powiemy. Co za tym idzie, zakładamy, jeżeli Henryk Rawas odejdzie z Widzewa, zakładamy transfer bramkarza.
Więc sondujemy oczywiście różne opcje. Jest jednym z wytypowanych zawodników, jest zawodnik zagraniczny i we wtorek w tym tygodniu rozmawiamy z klubem, ponieważ jest to zawodnik pod kontraktem. Wszystko się wydaje, że jesteśmy na dobrej drodze, rozbieżności są już bardzo, bardzo niewielkie. Z zawodnikiem jesteśmy w kontakcie, z jego agentem polskim, autoryzowanym na polskim rynek. Wszystkie papiery się zgadzają. Cały wtorek wszystko wygląda na to, dopinamy, najprawdopodobniej w tym tygodniu będziemy gotowi, żeby zamknąć temat. Środa rano Tomek Wichniarek pisze na WhatsAppie, że najprawdopodobniej będzie bardzo trudno. Dlaczego? Ano dlatego, że pojawił się agent lokalny, który reprezentował tego zawodnika, a ten agent lokalny poczytał sobie doniesienia polskich mediów o tym, że Henryk Rawas może odejść z Widzewa i jakie kwoty padają, więc dzisiaj ten zawodnik nie jest już warty tyle co we wtorek, tylko w środę jest warty 1,5 razy więcej. Okazuje się, że rozmawiamy z jego agentem i najlepiej jeszcze prowizja za podpis kontraktu i jeszcze dodatkowe bonusy, no bo przecież Widzew wytransferowuje za tak wielkie pieniądze swojego bramkarza, no to za kolejnego trzeba będzie przecież zapłacić, co nie do końca jest może zasadne i najlepiej to, żebyśmy już z klubem nie rozmawiali, tylko z tym agentem. Ten konkret z tego tygodnia pokazuje, jak trochę działa mechanika i absolutnie rozumiem zainteresowanie kibiców i potrzebę informowania. Absolutnie rozumiem to, że też funkcjonujemy w branży rozrywkowej, też czasem ten okienko transferowe, sami się nim bawimy, sami obstawiamy, co się dzieje w innych klubach, ale ja powiem tak, no nie bez przyczyny Raków Częstochowa przed poprzednim okienkiem powiedział, że nie wykona żadnego transferu, a potem zrobił ich bodaj 11. Oczywiście to pytanie do władz Rakowa, jakie były konkretne powody, natomiast my oczywiście możemy się tylko domyślać. Ja potencjalnie te powody na przykładzie tej prostej sytuacji rozumiem. Podtrzymujemy to, że na pewno drużyna musi zostać wzmocniona. W przypadku odejścia bramkarza zakładamy, że pojawi się oczywiście jego zastępstwo. Nie będziemy bazować tylko i wyłącznie na tych dwóch pozostałych zawodnikach, których mamy. Mówiliśmy o jednym, dwóch wzmocnieniach ponad to. Tu też się nic nie zmienia. Też w programie, o którym wspominałeś, mówił o tym Daniel Myśliwiec i Tomek Wichniarek. Natomiast ja chciałbym prosić naszych kibiców, zrozumcie nas czasem, że z tyłu głowy jest interes klubu, który my musimy bezwzględnie reprezentować i czasem może trochę mniej rozrywki, może trochę mniej tych spekulacji, może trochę mniej gry z dziennikarzami, ale więcej tych zyskuje, bo czasem może nas to kosztować kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych więcej, a założenie jest jasne, Widzew miał taką samą politykę płacową pół roku temu, taką samą ma teraz i sytuacja finansowa, czy sytuacja transferowa w żaden sposób na to nie wpłynie. No rozumiem, to 1, 2 czy 3 transfery. Maćku? No już raz powiedział, no, że za bramkarza, w przypadku ewentualnego odejścia bramkarza, no będziemy poszukiwać kolejnego i ten 1 czy 2 transfery wcześniej planowane też chcemy, żeby nastąpiły, więc tak naprawdę no to są 3 ruchy transferowe, ale pamiętajmy o tym, że rynek transferowy jest bardzo dynamiczny. My planując kontraktowanie zawodników bierzemy pod uwagę szerszą perspektywę niż jednego okienka transferowego. Jeżeli pojawi się możliwość pozyskania zawodnika już dzisiaj, który w perspektywie czasu także będzie pełnił istotną rolę w tym zespole, to do tego dojdzie. Natomiast mamy świadomość, że latem jest większa dostępność zawodników niż zimą. To wszystko musimy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Więc takie określanie konkretnej liczby niesie ze sobą ryzyko też subiektywności oceny, bo możemy powiedzieć 4 transfery o średniej jakości i je zrealizować, a może lepiej zrealizować 3 transfery zawodników, którzy będą zawodnikami podstawowego składu, może nawet 2 transfery, bo tego będzie wymagała sytuacja. Mamy również swoje doświadczenia zarówno z rundy jesiennej zeszłego sezonu, wiosennej zeszłego sezonu, jak i jesiennej tego sezonu, jeżeli chodzi o zdrowie zawodników i to też musimy uwzględniać. Zarówno krótkoterminowo, jak i długoterminowo. Jeżeli dzisiaj pojawi się jakiś zawodnik, który w dłuższej perspektywie będzie istotny dla nas, to będziemy go chcieli pozyskać. Natomiast krótkoterminowo też musimy patrzeć, że są zawodnicy, którzy nadal nie będą dostępni do treningu w momencie rozpoczęcia przygotowań i na te pozycje także być może będą potrzebne ruchy transferowe. Kiedy możemy się ich spodziewać? Myślę, że jak w każdym przypadku, czy to lata, czy zimy, chcemy zapewnić komfort pracy sztabu szkoleniowego przed zgrupowaniami, tym bardziej, że po zgrupowaniu w Turcji za chwilę będzie kolejne zgrupowanie, więc tak naprawdę zespół przyjedzie tuż przed
tuż przed rozpoczęciem rozgrywek do Łodzi. Natomiast też trzeba pamiętać, że ten okres zimowy jest troszeczkę trudniejszy, tak jak Maciek powiedział, większość zawodników znajduje się pod kontraktami, więc też trzeba pamiętać, że rynek transferowy trochę opiera się na spekulacji, nie ma naczelnego urzędu miar i wag, który wycenia piłkarzy i tyle kosztuje ten, a tyle tamten. On w poniedziałek może być warty tyle, a za dwa tygodnie w następny poniedziałek już trochę więcej albo trochę mniej, więc jest to rynek trochę oparty na spekulacji, też w dużej mierze na emocjach, też na pewnym podbijaniu wartości medialnej, czy tego jak ta gra transferowa, można powiedzieć, wygląda. My mamy swoje założenia budżetowe, mamy świadomość tego, że pewne profile zawodników powinny pojawić się, zawodnicy o konkretnych określonych profilach czy umiejętnościach powinni pojawić się w tym zespole. Mamy tego świadomość, założeniem jest przed obozem, ale pytanie, czy to się uda, jeżeli będzie konieczność poczekania na zawodnika 2-3 tygodnie, bo może dzięki temu uda się go pozyskać za mniejsze kwoty, no to też będziemy pewnie to rozważać. Albo w ogóle możliwość jego pozyskania, bo czasami są sytuacje, które powodują, że możemy danego zawodnika pozyskać, który w normalnej sytuacji, chociażby sytuacji zdrowotnej, no nie trafiłby do klubu. Znaczy kibice mogą być spokojni, że zarząd i władze pionu sportowego robią wszystko, żeby nie powtórzyła się wiosna z poprzedniego sezonu? Oczywiście, która obiektywnie była słabsza niż jesień? Oczywiście, że tak. I z jednej strony to, o czym Maciek wspomniał, jest kwestia analizy i wzięcia pod uwagę szeregu czynników, tak jak na przykład kontuzje. Innym aspektem jest chociażby dwa obozy, tak, i decyzja o tym, że po powrocie z Turcji pojedziemy jeszcze na mikrozgrupowanie do Uniejowa, gdzie wiemy, że to są najprawdopodobniej najlepsze warunki w województwie, na które drużyna może liczyć i to po prostu spełnimy, więc nie jedno, a dwa zgrupowania w tym okresie przygotowawczym, tak jak powiedziałem, w Uniejowie po powrocie z Turcji, więc to są wszystkie aspekty, które bierzemy pod uwagę, żeby ta wiosna była po prostu lepsza. A kto w takim razie bierze odpowiedzialność za to ryzyko, bo kibice mogą ocenić, że jeden lub dwa transfery to mało, mogą nie przyjąć waszej narracji, a przede wszystkim wszystko może zweryfikować boisko i ewentualne forma rywali czy forma Widzewa może sprawić, że no, nie możemy tego wykluczyć, że Widzew spadnie z ekstraklasy. Kto wtedy bierze odpowiedzialność, panowie? Pierwszym zawsze jest zarząd. I to w każdym z aspektów można to powiedzieć, od sportowego przez organizacyjne, więc tu siedzą osoby, które finalnie za ten wynik sportowy będą odpowiadać. Oczywiście są określone osoby i naszą rolą jest dobranie tych osób, żeby one reprezentowały jak najwyższy poziom i zrealizowały swoje cele. I to jest dyrektor sportowy, to jest trener, to jest sztab, to są wszystkie osoby, natomiast pod koniec dnia to my. Ja tylko dopowiem, że ryzyko jest zawsze, bo kto powiedział, że prezes nie. Nie. Ryzyko jest zawsze, bo kto powiedział, że 6 transferów to lepiej niż 2. Tak naprawdę tego nie wiemy, no bo jak dużo transferów, to też trzeba wkomponować tych zawodników do gry, do określonych zadań, więc to jest jeden element, a drugi element jest taki, że pamiętajmy, że my co okienko transferowe wymieniamy naprawdę dużą liczbę zawodników. Głównie letnie okienko transferowe, bo zeszłej zimy to był jeden zawodnik, tak, który trafił, ale latem to jest naprawdę liczne grono zawodników, którzy z klubu odchodzili i do klubu przychodzili. Myślę, że wchodzimy w taki etap, w którym ta stabilizacja powoli będzie następować. Teraz też mamy świadomość tego, że kończą się kontrakty zawodnikom i to jest duża grupa zawodników, natomiast też to obserwujemy i dbamy o to, żeby ta struktura kadry była zachowana, tak żeby te kolejne ruchy transferowe podnosiły poziom zespołu albo dawały też przestrzeń do tego, żeby wprowadzać kolejnych zawodników do zespołu młodszych, nie tylko mówię z akademii, ale też mówię zawodników pozyskiwanych ze scoutingu, bo też takich dwóch zawodników przecież trafiło w tym okienku letnim. I to wszystko trzeba zbalansować. To nie jest tak, że będziemy mieli 16 topowych piłkarzy i na każdej pozycji będzie rywalizacja dwóch topowych piłkarzy ligi. No tak zespoły nie wyglądają. Żadne zespoły na żadnym poziomie. Skoro jesteśmy przy transferach, no i jest duża szansa, że Henry Hrawas opuści Widzew, czy ewentualne pieniądze z jego transferu pomogą w pozyskiwaniu nowych piłkarzy, wpłyną na waszą pracę? I tak, i nie, bo
transfer zawodnika jakiegokolwiek jest realizacją strategii, o której sobie powiedzieliśmy. Widzew musi zarabiać na sporcie i o tym mówiliśmy już od dłuższego czasu, tak samo jak wspominaliśmy o tym, że każdy z zawodników jest na sprzedaż, więc jeżeli oczywiście pojawi się odpowiednia i dobra dla klubu oferta. Daje oczywiście to komfort w funkcjonowaniu całego klubu, bo zwiększanie przychodów zawsze takowy daje. Jeżeli uznamy, że pozwoli nam to na ruch transferowy, to zrobimy. Jeżeli uznamy, że pozwoli nam to na wzmocnienie sztabu, tak zrobimy. Jeżeli pozwoli nam to na dodatkowe zgrupowanie kolejne, być może jeszcze, okej, to tak zrobimy. Jeżeli pion sportowy będzie miał taki pomysł, bo też takie ruchy rozważamy. Więc to niekoniecznie musi być transfer, te pieniądze, jeżeli oczywiście do tego transferu dojdzie, wpłyną na odpowiednie konto, tam będą odłożone. A czy w takim razie kibice muszą wykluczyć, czy może są pozbawieni nadziei na to, że Widzew dokona transferów gotówkowych, którymi ludzie żyją, prawda? To jest emocjonujące. Panowie. Nie, absolutnie nie są pozbawieni nadziei, chociażby to, co powiedziałem wcześniej. Trzeba wierzyć do samego końca. Nie no, powiedziałem parę zdań wcześniej, że przecież rynek transferowy zimą jest o tyle specyficzny, że większość zawodników jest pod kontraktami, chociażby w tej anegdocie o bramkarzu. No myślę, że jasne jest to, że rozmawiając z klubem, no to rozmawiamy o transferze gotówkowym, tak? Więc to jest oczywiste, że bierzemy to pod uwagę i pewnie do takiego transferu dojdzie. Natomiast też pamiętajmy, że my myśląc długofalowo, patrząc szeroko na przychody i zwiększanie cały czas przychodów, czy to ze sportu, czy też z komercji. Musimy pamiętać, że zaraz będzie kwestia ośrodka i nawet nie samego jego wybudowania, ale my już dzisiaj musimy myśleć, jak ten ośrodek utrzymać, bo fajnie jest postawić inwestycje za x milionów złotych, natomiast później kwoty, które rosną... Ktoś musi kupić węgiel, ktoś musi skosić trawę, ktoś musi odpowiadać za bezpieczeństwo zawodników. Koszty są duże, one rosną, nawet takie prozaiczne kwoty jak podwyższenie stawki minimalnej wpływają w skali funkcjonowania klubu na organizację meczów, czy chociażby na takie aspekty, więc też musimy już dzisiaj o tym myśleć, bo mamy naprawdę na razie na dużej poziomie ogólności analizy, no ale wiemy, że utrzymanie takiego ośrodka to jest przynajmniej 2-3 miliony złotych rocznie, więc też te pieniądze trzeba będzie zabezpieczyć. I ten transfer gotówkowy to też jest trochę taki termin, który jest często nadużywany, bo pamiętajmy, że jak zawodnik, który nie ma kontraktu z innym klubem przychodzi, to agenci podwyższają swoje prowizje, czy piłkarz chce jakąś kwotę za podpis, więc tak naprawdę za każdym razem dochodzi do transferu gotówkowego, tylko różni się odbiorca w tym przypadku. Także to myślę, że bardziej jest kwestia, czy w ogóle są dokonywane transfery przychodzące, niż to w jakiej formie dokładnie. Mówimy o przyjściach, pora też pomyśleć o trochę dłuższej perspektywie. Sporej grupie piłkarzy Widzewa kończą się kontrakty wraz z końcem zbliżającego się sezonu. Chciałbym podpytać w imieniu kibiców, jak wyglądają prace nad przedłużeniem tych umów. Wśród tych piłkarzy jest wielu zawodników, którzy cieszą się dużą popularnością wśród kibiców. Bartłomiej Pawłowski, Marek Hanousek, Dominik Kun. Myślę, że należy podzielić na dwie grupy tych piłkarzy, czyli kontrakty, które kończą się, ale mogą zostać przedłużone w wyniku określonych zdarzeń, przede wszystkim rozegrania określonej liczby minut w pierwszej drużynie i na tych, no, którzy takich zapisów nie mają, więc przede wszystkim trwają rozmowy z tymi zawodnikami, no, którzy tych zapisów właśnie nie mają i tutaj zdajemy sobie sprawę i dążymy do tego, żeby te kontrakty przedłużać priorytetowo z tymi zawodnikami, którzy w ocenie i sztabu szkoleniowego i całego pionu sportowego powinni kontynuować grę w Widzewie. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli to komunikować. Miałem już zapytać, czy w najbliższym czasie, no ale myślę, że to wyczerpuje na razie temat. Patrzę tutaj na pytania. Jedno dotyczy stricte boiska. Czy kadra zespołu nie powinna zostać przebudowana pod 4-3-3, aby znaleźć klasycznych bocznych obrońców i bardziej mobilną szóstkę, prezesie? Myślę, że coraz więcej mówimy o tym, że ustawienie zespołu to jest coś wtórnego i
i my od dłuższego czasu skupiamy się już na profilach zawodników, na ich cechach charakterystycznych i tym, jak można ich wykorzystać w kontekście danego meczu, w kontekście danej strategii, bo mieliśmy idealny przykład latem, gdzie doszło do zmiany ustawienia zespołu względem poprzedniego sezonu, no i zawodnicy musieli się w tym odnaleźć, ale też ta decyzja była podyktowana oceną sztabu szkoleniowego, że profile tych zawodników, którzy są w zespole, większa efektywność będzie, jak będą grali w innym ustawieniu, co później też z perspektywy samego ustawienia było w zasadzie kontynuowane przez trenera Myśliwca, ale już z punktu widzenia chociażby sposobu pressingu, sposobu poruszania się zawodników, to już były różnice, bo mieliśmy płaską trójkę w linii pomocy, która wychodziła do pressingu, więc to jest zupełnie wtórne, co sobie narysujemy na kartce. Ważniejsze jest to, jakie cechy posiadają zawodnicy. Wrócę na chwilę do tematu ewentualnego transferu Henryka Rawasa. Czy w trakcie negocjacji pojawił się temat powrotnego wypożyczenia, na przykład do końca sezonu, co jest czasami praktykowane? Nie ma takiego tematu. Okay. Nie ma takiego tematu i myślę, że warto też trochę powiedzieć, bo to jest pierwsza okazja do tego, żeby powiedzieć o tym, jaki jest dzisiaj stan faktyczny, można powiedzieć, tego transferu. Możemy potwierdzić, że zainteresowanie jest i możemy też potwierdzić, że przez nas ostateczna oferta klubu z MLS została zaakceptowana. Teraz ruch jest po stronie klubu i zawodnika w kontekście osiągnięciu porozumienia i oczywiście przejściu przez Henia testów medycznych w nowym klubie. Jeżeli wszystkie te warunki zostaną spełnione, no to zakładamy, że Henryk Rawas dołączy w najbliższych dniach do nowego klubu. Przez nas została zaakceptowana dopiero bodaj szósta oferta, więc te negocjacje ani nie były łatwe, ani nie były krótkie, aczkolwiek one chyba były trudniejsze dla drugiej strony, bo my byliśmy tutaj bardzo konsekwentni, bo to też myślę, że warto o tym powiedzieć. My nie mieliśmy i nie mamy noża na gardle, jeśli chodzi o odejście Henryka Rawasa. Warunki, żeby przeprowadzić ten ruch, są trzy, oprócz tych, o których powiedziałem wcześniej. Po pierwsze, oferta musiała być satysfakcjonująca i ja wyraźnie dwa tygodnie temu powiedziałem, że poniżej miliona euro ten transfer się nie wydarzy. I to było pierwsze założenie. Drugim założeniem jest to, że musimy mieć pomysł na potencjalne zastępstwo. I trzecim założeniem jest to, że Henio sam będzie chciał odejść. W momencie, kiedy te trzy warunki zostaną spełnione, plus oczywiście klub, który dogada się z Heniem i jego testy medyczne, wtedy tylko ten ruch może się wydarzyć. Jest duża radość w związku z tym, no, że wreszcie, no jakby pierwszy raz od reaktywacji klubu udało się, miejmy nadzieję, dopiąć ten transfer, bo wszystko na to wskazuje, skoro kluby się dogadały. Znaczy, radość przeplatana na pewno z poczuciem obowiązku znalezienia zastępstwa, ale też taka osobisty wymiar, no bo Heniek jest świetnym gościem i na pewno oprócz tego, że jest dobrym piłkarzem, to na pewno był, myślę, że wszyscy tutaj wiemy, bardzo ważnym pracownikiem klubu, jakkolwiek to nie brzmi, ale mówię to w sposób na plus, bo Henio to jest gość, który podejdzie, wejdzie do biura, zagada po polsku, po słowacku, po angielsku i często te jego wycieczki pięciominutowe do klubu kończyły się dwugodzinnym przesiadywaniem w poszczególnych pokojach, więc to jest pozytywny aspekt, jest po prostu dobrym człowiekiem przede wszystkim, a poza tym dobrym piłkarzem. Więc na pewno z tego powodu szkoda, że może opuścić Widzew i może opuścić Łódź, zresztą nie bez przyczyny, kibice go bardzo polubili. Natomiast, tak jak powiedziałem, jest interes klubu i w sytuacji, kiedy oferta jest dobra i sam zawodnik widzi, że to dla niego jest szansa sportowa, a taką deklarację jasno i tu kilkukrotnie usłyszałem, bo z Heniem na ten temat rozmawiałem wielokrotnie, no to sytuacja jest jasna. Fajna też historia, że jesteśmy w stanie dzisiaj wypromować zawodnika, no bo dzisiaj oczywiście Widzew potencjalnie może oddać reprezentanta Słowacji, bardzo dobrego rąkarza w lidze polskiej, ale przypomnijmy sobie, w jakich okolicznościach i też z jakiego poziomu ten Henryk Rawas do nas przychodził, czyli ze słowackiej Senicy, z dużymi problemami organizacyjnymi i też my byliśmy w sytuacji, w której kontuzję odniosło dwóch bramkarzy, więc to Henio Rawas stał się tym Heniem Rawasem w Widzewie i to ten już dobry bramkarz odchodzi potencjalnie za granicę. Dlaczego Widzew będzie miał najkrótsze zgrupowanie zagraniczne ze wszystkich ekstraklasowców? Pytanie do pana prezesa Szymańskiego. Trochę wcześniej na to odpowiedzieliśmy, bo będą dwa zgrupowania, czyli zgrupowanie w Turcji i zgrupowanie w Uniejowie, ze względu na to, że no, taką dysponujemy infrastrukturą treningową tutaj na miejscu, jaką dysponujemy.
no to uznaliśmy, że chcemy zapewnić możliwość treningu na boiskach naturalnych przez dłuższy czas, więc jak sobie zsumujemy czas pobytu na tych zgrupowaniach, no to wyjdzie nam, że jednak te zgrupowania są dłuższe niż w przypadku, gdyby to było tylko jedno zgrupowanie, nawet wydłużone o 2 dni na przykład. W minionym roku, a szczególnie w rundzie jesiennej, mieliśmy sporo kontuzji. Czy zdaniem zarządu nie należy wzmocnić sztabu medycznego lub ewentualnie pakietu badań, które piłkarze przechodzą przed transferem, bądź innych zmian z kategorii medycyna? Czy jeżeli chodzi o badania, to często dostawaliśmy taką informację zwrotną od zawodników czy agentów ich reprezentujących, że one są bardzo kompleksowe i wymagające, i nawet mieliśmy przykład latem Antka Klimka, który musiał te badania przechodzić ponownie. Natomiast my się bardziej koncentrujemy na tym, co się dzieje, kiedy już zawodnik jest w klubie i kiedy jest w procesie treningowym. Stąd chociażby właśnie decyzja o zatrudnieniu dietetyka czy dodaniu trenera odpowiedzialnego za prewencję, za przygotowanie zawodników do powrotu po kontuzji, żeby nie było ponownej kontuzji. Mamy przypadek chociażby Juana Ibizy, no, gdzie powtarza się ten sam uraz, i tutaj też no, ten aspekt i diagnozy, i tej pracy prewencyjnej będzie bardzo istotny, aby ten uraz się nie powielał. Zdajemy sobie sprawę, że trenerzy nie mieli komfortu, jeżeli chodzi o wybór składu, tak jak mówię, zarówno w rundzie wiosennej, jak i w rundzie jesiennej. I na pewno chcemy ten proces usprawniać, ale uważamy, że to nie jest tylko kwestia medyczna, ale też kwestia codziennej pracy właśnie prewencyjnej z zawodnikami, treningu siłowego, żywienia, regeneracji. Też jest to jakiś aspekt oczywiście infrastruktury boiskowej, którą dysponujemy. Natomiast my koncentrujemy się na tym też, co możemy dzisiaj zmienić, tu i teraz. I to są właśnie rzeczy związane ze sztabem szkoleniowym, z określonymi procedurami pracy tak naprawdę z zawodnikami, no bo te kwestie infrastrukturalne to są kwestie bardziej długoterminowe, chociaż już z nowym rokiem, nawet jeżeli będzie konieczność skorzystania z boiska sztucznego na Łodziance w okresie lutego, tak, kiedy będzie być może zima, no to już to boisko będzie do dyspozycji. Natomiast też trzeba pamiętać, że uzupełniając to, co powiedział Maciek, że część tych kontuzji oczywiście tą prewencją, infrastrukturą jesteśmy w stanie czy wyeliminować, czy zminimalizować ich ryzyko, ale no, czasem po prostu to jest piłka nożna i czasem dochodzi do kontaktu, czasem dochodzi do zderzenia, czasem dochodzi do po prostu urazu mechanicznego, no, który po prostu jest wynikiem tego, że po prostu czy na treningu, czy w meczu dochodzi do takich starć, zderzeń i niestety te urazy się zdarzają, więc my za każdym razem oceniamy, monitorujemy, co można było zrobić lepiej, co nie, jaki to jest typ urazu. Mnie osobiście bardzo interesowało w ostatnich tygodniach i miesiącach też kwestia diagnozy po urazie i też szacowania powrotu i wprowadzania po kontuzji, bo tu uważam, że były spore rezerwy, zresztą elementem szyderki kibiców stało się, że 2-tygodniowy uraz to 8-tygodniowy uraz, tak? Natomiast to też kwestia częściowo komunikacyjna, bo uważam, że w niektórych sytuacjach za szybko podawaliśmy diagnozę bez pełnej, kompleksowej diagnostyki, nie wiem, wiem, że kibiców to może mnie interesować, ale chociażby jak zejście opuchlizny po tygodniu czasem powoduje, że pewne urazy się skracają czy wydłużają, bo jest możliwość lepszej diagnostyki, tak? Oczywiście. To jest praca na żywym organizmie. To jest praca na żywym organizmie i sami wiemy, czasem idąc do lekarza z katarem, że mówimy, że za 4 dni będzie ok, a 2 tygodnie nie możemy się wykaraskać z jakiejś prostej infekcji. A mówimy tu czasem o bardzo skomplikowanych urazach. Oczywiście nie dorabiam i nie do ideologii nie tłumaczę, bo my cały czas jakby nad tym pracujemy. Więc bardzo, bardzo dużo czasu poświęcaliśmy też na ten element właśnie diagnostyki i też prognozowania wejścia tych zawodników, stąd też właśnie pojawienie się trenera, asystenta przygotowania motorycznego odpowiedzialnego za wprowadzanie tych zawodników po kontuzji, żeby później uniknąć potencjalnego odnowienia, czy żeby przyspieszyć właśnie ten proces regeneracji, więc no, proces w ogóle medyczny, no dzisiaj już tylko konkludując, dzisiaj największe kluby na świecie nie bez przyczyny mają swoje własne kliniki medyczne i inwestują wielkie pieniądze, bo dzisiaj no, kontuzja jest jedną z najdroższych rzeczy w sporcie, to trzeba sobie powiedzieć, więc tutaj inwestycje w ten obszar są kluczowe, natomiast też unikajmy proszę takiego prostego rozwiązania, no jak kontuzję, no to zatrudnimy lekarza. To nie do końca tylko tak, oczywiście to może częściowo pomóc, jeżeli to będzie zasadne i tego też nie wykluczamy, natomiast ten aspekt medycyny, fizjoterapii, w ogóle całego aspektu kontuzji jest zdecydowanie szerszy. Kategoria refleksje.
Czy zarząd nie uważa, że błędem jest sprowadzenie bezgotówkowo nieprzygotowanych do gry piłkarzy, bez klubu, bez gry w piłkę przez kilka miesięcy po kontuzjach lub z kontuzjami? Czy przykład Kerka czegoś was nauczył? No też ten wątek nam się pojawił wcześniej. No, musimy mieć... Pytanie, czy była refleksja? Czy była refleksja, to zaraz się okaże i zaraz Twitter oceni, tak? Ale musimy pamiętać o tym, że jesteśmy umiejscowieni na rynku piłkarskim, nie tylko jako klub, ale też jako cała liga i jeżeli chcemy podejmować rozmowy z zawodnikami z krajów no, lepiej rozwiniętych piłkarsko niż Polska i myślę, że to też są obiektywne współczynniki, które to pokazują, no to muszą się spełnić określone okoliczności. Te okoliczności mogą być rodzinne, mogą być zdrowotne, mogą być jakieś kulturowe, choć chyba te ostatnie najrzadziej dziadkowie z Polski. Występują. Dziadkowie z Polski, tak? No, ale to w przypadku reprezentacji Polski mieliśmy też takich zawodników, no, którzy w innej reprezentacji nie graliby, ale w reprezentacji Polski już grają czy grali, więc decydowali się na ten krok. Mieliśmy też przecież taki transfer w letnim okienku transferowym do Lecha Poznań za blisko 2 miliony euro zawodnika, który był niezdatny do gry. I dopiero teraz on wchodzi i gra, bo w innych warunkach klub nie byłby w stanie go pozyskać. I musimy o tym pamiętać. Teraz kwestia tylko jest oceny ryzyka i tego czasu, który potrzebuje zawodnik do tego, żeby wyzdrowieć i żeby być w pełni gotowym do gry. Więc oczywiście to analizujemy przy dokonaniu transferu, ale nie zrezygnujemy też z takich okazji, które się mogą pojawiać i ich się nie da do końca ocenić, bo wiemy, że chociażby historia Sebastiana Kerka jest zdecydowanie dłuższa niż moment jego finalnego trafienia, tak zdecydowanie wcześniej te rozmowy też były prowadzone i wtedy do tego nie doszło, a finalnie się to okazało realne. W pozyskiwaniu piłkarzy, takich jak Rawas, czy powiedzmy, może nie do końca Kerk, ale pomaga scouting i pytanie kibica brzmi o to, jakie działania są podejmowane do rozwoju scoutingu i działu analiz, jak wyglądają plany na przyszłość prezesie? No to są dwa obszary. Jeden to jest obszar strukturalny, jeżeli chodzi o osoby i tutaj zwiększyliśmy liczbę skautów, którzy prowadzą cykliczne obserwacje wskazanych lig. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie wszystkie te osoby są zatrudnione etatowo, tak mówiąc oczywiście w cudzysłowie, tylko po prostu wykonują dodatkowe zadania w zakresie obserwacji. Poza tym też współpracuje z nami Patryk Czubak, jeżeli chodzi o dokonywanie analiz zarówno gry przeciwników, naszej gry, jak i ewentualnie zawodników wskazanych do pozyskania. I drugi obszar to jest obszar już taki narzędziowy, czyli cały czas rozwijamy swoje własne narzędzia statystyczne, które pozwalają nam porównywać zawodników naszych względem zawodników, których chcemy pozyskać, szybciej ich filtrować, bo nie jesteśmy w stanie obejrzeć tylu spotkań, więc naturalnym jest to, że posiłkujemy się narzędziami do analizy statystycznej, ale uważamy, że jest to obszar i chcemy, żeby to był obszar, w którym będziemy wiodący w kraju, dlatego mamy w planach no po prostu korzystanie z kolejnych narzędzi, które są dostępne na rynku i które będą nam jeszcze więcej dostarczać informacji na temat zawodników, bo chodzi o minimalizowanie ryzyka. Nigdy nie jest tak, że dzięki danym my będziemy podejmować tylko dobre decyzje, bo jeszcze jest kontekst, jeszcze jest środowisko, jeszcze jest adaptacja, czego się nie da zmierzyć, ale to, co jesteśmy w stanie zmierzyć, no to powinniśmy to robić. I z każdym kolejnym sezonem mamy coraz więcej danych na temat zawodników, tak jak chociażby to, że wprowadziliśmy też testy osobowości zawodników przed dokonaniem transferu, tak żebyśmy wiedzieli, jak mniej więcej zawodnik może się w drużynę wpisywać. Cel na ten sezon jest znany, zdobyć więcej punktów niż w sezonie ubiegłym. Kibic pyta o strategię sportową i takie ambicje 3 do 5 lat, taką perspektywę czasu, czy możemy wskazać, jakby gdzie chcemy, żeby Widzew był. Myślę, że te programy mogą służyć jako taki trochę check-in w kwestii kontroli miejsca, w którym Widzew jest. No, na pewno będą wzloty, będą
zahamowania, no nie da się tego chyba w sporcie uniknąć, ale jestem ciekawy, no gdzie na tej mapie się znajdujemy. My w ogóle sobie określiliśmy, że z każdym sezonem chcemy znajdować się wyżej, mierzymy to liczbą punktów dzisiaj i liczbą zwycięstw, bo też sobie określiliśmy, że chcemy odnieść więcej zwycięstw niż w zeszłym sezonie. Dzisiaj mamy ich 6, więc tak naprawdę, aby było to więcej, to jest potrzebne kolejne 6 zwycięstw w rundzie wiosennej. Wierzymy, że to nastąpi, uważamy, że drużyna ma predyspozycję, by to zrealizować. Myślę, że perspektywa 5-letnia jest zbyt długą perspektywą w sporcie, żeby tutaj mówić o tych konkretnych działaniach. Natomiast no, w strategii określiliśmy, że za 3 lata, za 3 sezony chcemy być gotowi do tego, żeby podjąć rywalizację z najlepszymi w Ekstraklasie. Kończymy temat sportu, przechodzimy z powrotem do finansów. Odpowiedzi na kilka pytań moim zdaniem padły, gdzie widzimy jako klub, czy widzicie szansę na wzrost przychodów komercyjnych, gdzie jest pole do zwiększania, co robimy, żeby te przychody zwiększyć. Jak ma wyglądać w takim razie budżet na kolejny sezon? Czy już trwają prace nad jego kształtem? Prace rozpoczną się w lutym, także jeszcze trochę za wcześnie, żeby mówić o jakichś szacunkach budżetu na kolejny sezon. Także gdzieś myślę, że za 2-3 miesiące to będzie moment, żeby takie pierwsze prognozy podejmować. Czy prowadzi klub rozmowy z inwestorem, czy Zbigniew Boniek wejdzie do klubu? Pytanie do Zbigniewa Wońka i Tomasza Stamirowskiego, myślę, że najbardziej, ale nie, tak zupełnie serio, no to na pewno bardzo, bardzo cieszy to, że legendy Widzewa, takie jak Zbigniew Boniek, chcą się z tym klubem utożsamiać, bo tak traktuje taką deklarację i takie słowa odnoszące się do tego, że mógłby zostać współwłaścicielem, no ale wiadomo, że od słów do jakichś działań, no to są decyzje właścicielskie, które są absolutnie poza mną. Ale co do rozmów z inwestorami, no to tutaj pytanie do właściciela. Jeśli chodzi o zarząd z inwestorem nie prowadzi żadnych rozmów. Czy mamy już politykę cen karnetów na przyszły sezon? Jeszcze trochę znów odpowiem za wcześnie, żeby o tym mówić, no bo też będzie kontekst, kwestia startu rozgrywek, mamy tam jeszcze kwestię euro, więc zobaczymy, mówię oczywiście nie o walucie, tylko o rozgrywkach, więc zobaczymy, kiedy ta liga ostatecznie wystartuje, jaki będzie terminarz, ile będzie meczów w danej rundzie, no bo to też warunkuje kwestię karnetów. Przypominam, że mamy 3 kategorie cen biletów, A, B, C, kategoryzujemy te bilety, więc wpływ na cenę może mieć kto awansuje, kto spadnie. Więc tych komponentów w naszej polityce karnetowej jest tak wiele, że de facto ostateczna decyzja o polityce cenowej zapada w ostatnim miesiącu ligi. No bo dopiero wtedy mamy jakieś wstępne przynajmniej informacje, żeby te decyzje podjąć, natomiast założenia myślę, że się nie zmienią. Oczywiście będziemy brać pod uwagę czynnik inflacyjny i zobaczymy, jak było to w zeszłym zresztą roku. Natomiast polityka karnetowa, cenowa ogólna się nie zmieni, to znaczy chcemy doceniać tych, którzy są z Widzewem od dłuższego czasu i przedłużają karnety. Stosunkowo droższe karnety będą dla tych, którzy po raz pierwszy będą je nabywać i taka fundamentalna zasada się nie zmienia. Mówiliśmy o pozyskiwaniu tych przychodów komercyjnych. Czy szukamy nowych sponsorów? Czy jest szansa na jakieś nowe umowy, rozszerzenie tej drabinki? Absolutnie tak. Rozmawiamy z wieloma podmiotami jednocześnie. Zresztą ta praca trwa cały rok, no bo ja tylko przypomnę, że zamknięcie drabinki sponsorskiej nie dzieje się w miesiąc ani dwa, więc te rozmowy trwają, zarówno jeśli chodzi o przedłużenia, jak i może wzrost, czy rozwój współpracy, jak i o nowe tematy, czy nowe podmioty, które chciałyby z Widzewem rozmawiać. W zeszłym roku, tak jak rozmawialiśmy, przekroczyliśmy 100 w Widzewskim Klubie Biznesu, pojawili się nowi sponsorzy, nowy sponsor strategiczny, kilku nowych partnerów. Częściowo oczywiście należy pamiętać, że umowy trwają z niektórymi naszymi partnerami, więc one będą obowiązywać jeszcze przez najbliższe lata, chociażby jeśli chodzi o, nie wiem, miejsce na rękawku, no to te umowy są cały czas aktualne i będą aktualne w perspektywie następnego sezonu, ale też szukamy nowych możliwości komercyjnych, od tych mniejszych, jak nie wiem, sponsor Widzew TV i no możliwość zaangażowania. Pytanie, czy jakaś firma się już na przykład zgłosiła w tej sprawie? Jeszcze nie, to jest stosunkowo nowa oferta, więc tak naprawdę testujemy ją trochę na rynku i zobaczymy, jakie ona będzie miała zainteresowanie. Rozszerzamy cały czas ofertę, czy zmieniamy trochę ofertę sponsora meczu.
więc też pojawiają się od tych, nazwijmy to, drobniejszych ofert czy rozwoju komercyjnego. Na pewno na tapecie też niedługo będzie Młody Widzew i Akademia, co tam jeszcze możemy, gdzie tam do współpracy możemy zaprosić partnerów. No od tych oczywiście dużych, czyli całego dnia meczowego, rozwoju całej sprzedaży, proces zwalniania miejsc, to też jest przecież element sprzedaży i zachęcanie kibiców do tego, żeby zwalniali miejsca, więc no, bardzo szeroko pod tym kątem działamy. Czy w następnym raporcie finansowym również będzie ujęta sprzedaż karnetów na kolejny sezon? Tak jak powiedziałem, tłumacząc trochę, dlaczego była uwzględniona teraz, to będzie wszystko zależało od tego, żeby kiedy wystartuje sezon. Natomiast oczywiście może zdarzyć się tak, dlatego też jasno chcę wyjaśnić, skąd zysk, czy na czym polega to przesunięcie pomiędzy sezonami, jeśli chodzi o karnety, bo oczywiście może się zdarzyć sytuacja, w której start sprzedaży karnetów będzie w lipcu, nie zostanie on zaksięgowany w tym raporcie finansowym i okaże się, że przez 12 miesięcy tylko jedna tura, i to ta obecna zimowa, będzie po stronie przychodów, no i nagle na przykład pojawi się po stronie raportu finansowego minus, no i co, no zarząd do zwolnienia, bo wiadomo, roztrwonił pieniądze. No nie dobrze, do końca. Dobrze, że się rozumiemy. Doskonale się rozumiemy, więc już zapowiadam, a oczywiście będąc zupełnie serio, no to rozmawiamy o tym na tyle szeroko, żeby wytłumaczyć, że czasem raporty finansowe w związku, tak jak powiedziałem, z ustawą, z kodeksem spółek handlowych, mają pewne swoje zależności i pewną specyfikę. Bardzo ważny jest kontekst gotówki, bo raport finansowy nie do końca uwzględnia stan gotówki i stan startowy danego sezonu, a to jest dla mnie niewątpliwie bardzo ważne, ile dzisiaj pieniędzy znajduje się na koncie klubu. Bez tego nie jesteśmy w stanie pokrywać bieżących zobowiązań, a nie mamy żadnych zaległych zobowiązań, to też jest niebywale istotne. No i co? No i na pewno może się zdarzyć już kończąc taka sytuacja, ale jeżeli się zdarzy taka sytuacja, to po pierwsze o tym powiemy, po drugie powiemy, z czego oni wynika, i będziemy chcieli dokładnie wyjaśnić, jaka jest struktura raportu finansowego. Zobaczymy. Dwa pytania, które moim zdaniem się wiążą, bo dotyczą trochę struktury budżetu. Pierwsze, na co przeznaczany jest zysk ze zwalnianych miejsc przez kibiców? I drugi, czy fundusze uzyskane z ewentualnych zimowych lub letnich transferów zostaną wykorzystane na budowę ośrodka jako wkład własny? Jeśli tak, to w ilu procentach? I znowu wracamy trochę do tego, jak ten budżet jest planowany i na co te pieniądze idą. To nie jest do końca tak, że tak tłumaczę, że z tej kubki przesuwamy na to, że te pieniądze konkretnie są wydatkowane na to, gdyż budżet ma dwie strony, stronę przychodów i stronę kosztów. Po stronie przychodów jest kilkadziesiąt pozycji, po stronie kosztów jest kilkaset pozycji. Więc chociażby z tego powodu, z tych ilości przysłowiowych kubek, jest to niemożliwe do zrobienia. My patrzymy całościowo przede wszystkim na budżety obszarów, tak? Czyli na pion sportowy przeznaczamy tyle, na dział biznesu przeznaczamy tyle, na dział komunikacji przeznaczamy tyle i w ramach tych działów podejmujemy różne decyzje. Wiadomo, że jeżeli pojawia się przychód ze strony sportu, to znaczy transfer, to będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby przede wszystkim tą stronę sportową wzmocnić, ale tak jak powiedziałem, nie tylko, bo na stronę sportową przekłada się chociażby infrastruktura, a przecież sama w sobie infrastruktura będzie bardzo kosztowna w kontekście ośrodka, więc bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, że te pieniądze konkretnie pójdą na to, patrzymy całościowym budżetem obszarów i raczej analizujemy, ile procent na przykład zwiększy się budżet działu sportu, działu infrastruktury i jaki procent będziemy całości budżetu na przykład wydawać na wynagrodzenia, tak? Jakie są też zależności, no bo o tym też warto powiedzieć, że jak to dzisiaj wygląda, jaki procent budżetu na wynagrodzenia jest zdrowy, tak? No, pora na kolejne pytanie, ostatnie chyba z kategorii finanse. Czy podmioty zrzeszone w Widzewskim Klubie Biznesu wpłacają jakieś stałe kwoty na rzecz klubu, na przykład miesięcznie lub kwartalnie? Tutaj będę prosił o trochę rozszerzenie może i przybliżenie zwykłym kibicom, czym jest Widzewski Klub Biznesu, kiedy powstał. No bo przekroczyliśmy w nim barierę 100 partnerów wokół kluba, to no już 7 lat pracy. Jeśli nie ma tych pomysłów na te wpłaty, to czy jest możliwość, by firmy to robiły, powiększając dostępny budżet, na przykład 5000 zł miesięcznie przy 100 podmiotach, to 6 milionów w skali roku, co dałoby wysoki przychód. Subskrypcja Widzewskiego Klubu Biznesu. Jesteśmy za.
Trochę nie tak to działa. Wszystkim firmy muszą się zgodzić. Przede wszystkim firmy muszą się zgodzić i przede wszystkim muszą coś, oczywiście jakąś wartość za to otrzymać, bo samo oczywiście wystawianie faktur bywa przyjemne, natomiast też oczywiście firma co naturalne będzie oczekiwać, że w ramach tej współpracy coś otrzyma i tak jest w przypadku Widzewskiego Klubu Biznesu właśnie, bo kto przynależy do Widzewskiego Klubu Biznesu? Oczywiście z automatu do Widzewskiego Klubu Biznesu przynależą wszyscy nasi sponsorzy i partnerzy klubu, również z Drabinki Głównej, więc oni z automatu, można powiedzieć, przynależą do Widzewskiego Klubu Biznesu, jak również dotyczy się to sponsorów czy przyjaciół, partnerów Akademii, ale też podmioty, które chociażby kupują usługi reklamowe w ramach na przykład dnia meczowego. To znaczy w ramach Widzewskiego Klubu Biznesu, jeżeli ktoś wykupuje na przykład te tak zwane goldy, jak to się często mówi, czyli w miejsce w strefach VIP, jest to podmiot biznesowy i wykupuje to jako też między innymi usługę marketingową, dlatego że nie tylko sprzedajemy miejsce, bo to jest zbytnie uproszczenie, że kibic przychodzi, czy przedstawiciel firmy przychodzi i kupuje siedzonko, nie, za tym też są konkretne świadczenia, więc każda firma zrzeszona w Widzewskim Klubu Biznesu, nawet jeżeli jest to przez pryzmat pakietu WKB i też obecności na meczach, wokół tego też dostaje różne możliwości, czy networkingowe, udziały w wydarzeniach Widzewskiego Klubu Biznesu, turniejach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czy możliwość organizacji wydarzenia. Więc generalnie w sponsoringu sportowym jest ta pakietyzacja świadczeń, więc każdy partner tak naprawdę przynależy do Widzewskiego Klubu Biznesu, więc ten model subskrypcyjny byłby ciężki do osiągnięcia, no bo tak jak powiedziałeś, po pierwsze firmy musiałyby się zgodzić, a po drugie też musiałyby coś otrzymać i to się po prostu dzieje i te różne świadczenia w zależności od oczywiście wkładu i jego wysokości otrzymują. Infrastruktura, stadion, ośrodek, kolejny temat na teraz. O tym powiedzieliście trochę na początku, ale chciałbym, żeby to jeszcze raz wybrzmiało. Czy środki ministerialne na ośrodek są bezpieczne? To jest decyzja nowego ministra sportu. My ze swojej strony tak naprawdę przeszliśmy cały proces, jeśli chodzi o przyznawanie tych środków. Środki to były konkretne programy, to nie były żadne jakieś, znowu wrócę do tych jakichś po prostu woreczki pieniędzy, które były rozdawane, nie, po prostu zostały rozpisane konkretne programy, zresztą pieniądze z poprzedniej edycji jednego z tych programów są już wydatkowane w ramach inwestycji na Łodziance, to też przypomnijmy, to jest po prostu kolejna edycja tego programu, został ponownie rozpisany przez Ministerstwo Sportu, środki zostały przyznane i czekamy na decyzję ministra sportu dotyczące tego, kiedy te środki w jaki sposób mogą zostać uruchomione i kiedy umowy zostaną podpisane. Prezesie, chciałem od razu podpytać, czy mamy plan finansowy utrzymania tego ośrodka? Mamy na poziomie bardzo ogólnym, bo pamiętajmy o tym, że ta inwestycja też jest podzielona na etapy, to znaczy w tym pierwszym etapie my przewidujemy, że powstaną dwa boiska naturalne i całe zaplecze socjalne, a później w kolejnych etapach, jeżeli oczywiście będą takie możliwości finansowe klubu i takie programy dotacyjne istniały, to będziemy chcieli tworzyć tam kolejne boiska. Natomiast najpierw musimy mieć ostateczną decyzję ministerstwa w zakresie dofinansowania. Tak samo jak równolegle prowadzimy też rozmowy i ustalenia z gminą w zakresie przygotowania tej działki do prowadzenia tej inwestycji. Także na razie jesteśmy na etapie przygotowawczym. No i też te aspekty, o których wcześniej powiedzieliśmy, wzrost płacy minimalnej, tak, wzrost cen materiałów, tak, poszczególnych materiałów. No to jest też coś, co będzie bardzo dynamicznie się zmieniać i tutaj ta estymacja kosztów będzie miała większą zasadność na etapie już, kiedy te wszystkie rzeczy będą rozstrzygnięte. No to trochę uprzedził prezes moje kolejne pytanie w kontekście realizacji tych etapów, czyli można powiedzieć, że po uzyskaniu tych pieniędzy z ministerstwa będziemy mogli przedstawić jakiś plan na 2024, kolejne kroki. Dokładnie tak, bo tutaj mamy idealny już przykład modernizacji tych boisk na Łodziance, gdzie zakładaliśmy, że to nastąpi wcześniej, ale w związku z tym, że wtedy ta decyzja ostateczna ministerstwa została przesunięta w czasie, no to też te inwestycje w zakresie modernizacji rozpoczęły się później i dopiero teraz można powiedzieć, że te boiska są realizowane i tak samo jest tutaj, to wszystko zależy od ostatecznej decyzji ministerstwa, kiedy one zapadną, natomiast my z punktu widzenia formalnego, mówię o samej działce, gdzie ma powstać ośrodek treningowy, chcemy być gotowi, aby jak najszybciej móc przystąpić do prac, ale pamiętajmy, że w pierwszym etapie to będzie głównie praca z dokumentami, no bo to jest kwestia stworzenia projektu budowlanego, który będzie później realizowany.
Ciekawe pytanie, czy w momencie powstania tego boiska planowanego również przy stadionie dalej niezbędny jest ośrodek stricte, jeśli chodzi o pierwszą drużynę? Zdecydowanie tak, ponieważ to nie są tylko boiska, ośrodek treningowy to jest coś więcej, to jest możliwość spędzania czasu przez zawodników w dłuższym wymiarze, ale też po to, by zadbać o ich rozwój, bo to są aspekty związane z odnową, z żywieniem, z analizami indywidualnymi, z siłownią. Można powiedzieć oczywiście, że tutaj też to na stadionie jest, natomiast chociażby w kontekście analiz indywidualnych zawodnicy dzisiaj muszą przychodzić z szatni do innego pomieszczenia, które jest zlokalizowane zupełnie gdzie indziej na stadionie. Wiadomo, że na ośrodku treningowym możemy sobie to tak zaplanować, że to będzie bardzo blisko siebie, że te ścieżki poruszania się będą optymalne, więc no, same boiska to jest oczywiście podwyższenie standardu i o to też zabiegamy i uważamy to boisko za niezbędne. Ale są też inne aspekty procesu treningowego, które także go wspomagają. Już nie mówiąc o tym, że no, to będzie jedno boisko i też jego możliwość wykorzystania, jeżeli chodzi o godziny, jest ograniczona, więc są potrzebne no, kolejne boiska, z których pierwszy zespół będzie mógł korzystać. A pamiętajmy, że tam planujemy powstanie boiska podgrzewanego. Dlaczego brak w planach boiska pod balonem w Łukowcu? W planach jak najbardziej to boisko jest, ponieważ tak zostały wyrysowane boiska w projekcie koncepcyjnym, aby kiedyś ten balon mógł powstać. Natomiast dzisiaj, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, uważamy, że to nie jest priorytet, że to nie jest rzecz niezbędna pod kątem funkcjonowania ośrodka. Większy priorytet położyliśmy na podgrzewane boisko naturalne niż boisko sztuczne pod balonem. Czyli czy jest szansa na więcej zdjęć, wizualizacji? Na ten moment uważamy, że nie, że te wizualizacje, które zostały przygotowane, wyczerpują ten temat, tym bardziej, że właśnie one pokazują ten ośrodek treningowy w pełnym wymiarze, nie tylko w tym wymiarze pierwszego etapu, ale całościowo. Prezesie, w ostatnim czasie Widzew dokonał przeprowadzki, stąd moja prośba o nowe biura i osąd bohatera. Ja bym chciał, marzyłbym właściwie, żeby Widzew był na stadionie, bo miejsce klubu jest na stadionie. Myślę, że wszyscy, którzy korzystamy i pracujemy na co dzień, mamy tego świadomość i mielibyśmy taką chęć. Ale nie było to możliwe i na dzisiaj nie jest to możliwe, żeby pracownicy klubu i my wszyscy, wy, mieli jakiekolwiek sensowne warunki do pracy, nie mówiąc już o w ogóle pomieszczeniu się w tych pokojach. Zorganizowanie dnia meczowego albo chociażby zapewnienie takich trywialnych rzeczy jak okno w pokoju trenerów, bo do niedawna trzeba przypomnieć, że to był luksus, żeby wyjść, czy otworzyć okno, czy zobaczyć światło dzienne w trakcie całej swojej pracy. Ale awans zrobili. Awans zrobili, więc wiadomo, kiedyś też biegali na Morskie Oko i z powrotem w ramach przygotowań. Piłka się znacząco zmieniła i my chcemy podwyższać standard jako klub. Więc ta przeprowadzka była konieczna, no ale też na pewno myślę, że wszyscy czujemy lepsze warunki do pracy, przede wszystkim nowe osoby, które dołączają, mogą się spokojnie pomieścić, no i też goście, którzy przyjeżdżają do klubu, no po prostu mają też pozytywne wrażenia, jeśli chodzi o miejsce, które tam stworzyliśmy, co nie zmienia faktu, że też przecież funkcjonujemy na stadionie, no bo tutaj funkcjonuje chociażby sztab szkoleniowy pierwszego zespołu, tutaj bardzo często przebywa dyrektor sportowy, zresztą ma tutaj swój pokój do pracy, tutaj przebywacie często wy, tutaj jest ekipa sklepowa, więc no, nie da się ukryć. Nie da się ukryć, dokładnie. Zresztą dzisiaj też przecież jesteśmy na stadionie, więc ta infrastruktura rozproszona będzie w Widzewie, no bo pamiętajmy, że jeżeli powstanie ośrodek, no to też będziemy też między tymi lokalizacjami jeździć, tak samo jak jeździmy między Łodzianką a stadionem, więc no staramy się tworzyć taką infrastrukturę, żeby generalnie było blisko i była dobra komunikacja. Branding wewnętrzny, zewnętrzny. Chciałem poprosić o status trochę tego tematu, bo te pytania o to pojawiły się. Chciałbym poprosić o odpowiedź na pytanie, czy planowana jest zmiana tego, który jest? Będziemy zmieniać, natomiast projekt, który zobaczyłem, nie spełniał moich oczekiwań. Nie jest on dobry po prostu, więc musimy go dopracować, więc praca po naszej stronie, jeśli chodzi o grafikę, jeśli chodzi o cały koncept, żeby on był taki, jaki na pewno zadowoli nas tutaj, a przede wszystkim kibiców. Natomiast co do zasady jest bezwzględnie do zmiany i nad tym pracujemy na etapie projektu. Samo techniczne wykonanie brandingu czy jego zmiana, no to już wiemy, że to nie jest trudne, więc tutaj projekt przede wszystkim musi być dopracowany, sama realizacja będzie na przestrzeni
jakby kilku dni, w sensie możemy to zrobić w kilka dni, wymienić wszystkie te elementy brandingu zewnętrznego. Natomiast jeśli chodzi o branding wewnętrzny, no to cały czas tutaj sukcesywnie pracujemy. Pojawiają się nowe loże, czy otwieramy nowe loże. Drugie piętro jest już prawie można powiedzieć w komplecie. Teraz na tapecie mamy lożę prezydencką i hall przed lożą prezydencką, żeby te strefy VIP były godne i wyglądały tak, jak wyglądać powinny. Drobne zmiany też na strefach pierwszego piętra, więc tutaj w kontekście brandingu wewnętrznego i takiego stwarzania widzewskiej tożsamości tutaj cały czas coś dokładamy. Może to nie są jakieś wielkie, epokowe rzeczy, to są bardzo często drobne, ale myślę, że nadają tym miejscom klimatu. Czy klub ma w planach w swoim zakresie opracować warianty rozbudowy stadionu i przedstawić je kibicom oraz miastu? Są dwie rzeczy. Pierwsza to jest rozbudowa stadionu w ramach kubatury i tutaj prace trwają. Ja mogę powiedzieć, że jestem tutaj w kontakcie z panem Jackiem Ferdzynem, który wykonał już projekty rozbudowy, właściwie dosztukowania ponad 100 krzesełek na trybunie A, jak również ponad 200 krzesełek na trybunie C, co za tym idzie też zwiększenia sektora gości. Przed świętami, tuż przed Wigilią otrzymałem już projekty, tam jeszcze tylko czekamy na odbiór przeciwpożarowy. No i w styczniu będziemy rozmawiać z miastem, jak te ponad 300 krzesełek będziemy w stanie wykonać, czy będziemy wykonać, a przede wszystkim kto pokryje koszty tej inwestycji, no bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj taki koszt roboczy, przykładowo jednego krzesełka, to jest między 1000 a 1500 zł, więc można sobie łatwo przeliczyć 300 kilkadziesiąt razy ten koszt. To są duże pieniądze, których na pewno nie budżetowaliśmy na ten sezon, więc będziemy rozmawiać na ten temat z miastem. I to jest jakby, to są działania w ramach kubatury. Ja wiem o tym, że może nikogo te liczby nie powalą, natomiast ja postawiłem sobie za punkt honoru, żeby ten temat, kolokwialnie powiem, ruszyć, bo do tej pory ta rozbudowa sektora C była trochę jednorożcem widzewskim, w sensie wiele lat się o niej mówiła, nikt do końca nie widział projektu, więc teraz te projekty leżą na moim biurku, więc teraz jeszcze tylko kwestia paru tematów, tak jak powiedziałem, formalnych odbiorów PPOŚ, no i temat będziemy zamykać, a kolejnym etapem dla mnie jest rozmowa o rozbudowie stadionu, natomiast dzisiaj nie miejmy złudzeń. Dzisiaj myślę, że ani miasto, ani nikt, ani inwestor, ani my jako klub nie mamy pieniędzy na to, żeby ten stadion rozbudować w skali takiej, jakiej być może byśmy potrzebowali, bo ja widzę potrzebę, żeby o tym rozmawiać. Jakieś już prace trwają, zaangażowaliśmy w to środowisko kibiców, nie chcę mówić więcej, bo na razie jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, ale fajnie, że pojawiła się taka grupa, która chce o tym rozmawiać, chce o tym myśleć, chce planować i chce też próbować i zobaczymy, czy finalnie te pierwsze wstępne projekty wykona pracownia architektoniczna Jacka Ferdzyna, który przecież jest autorem projektów tego stadionu i zna ten stadion jak własną kieszeń. Myślę, że jego wiedza będzie nieoceniona, jeśli chodzi o w ogóle znajomość czy możliwości rozbudowy, bo też nie ukrywajmy, dzisiaj Widzew nie może sobie pozwolić na to, żeby na przykład rozbudowywać stadiony w modelu wyłączenia trybuny na rok, dwa, trzy. Kwestia sprzedaży, wpływu sprzedaży karnetu czy zwolnionych z biletów na dzisiaj w budżecie klubu jest na tyle istotna, że nie możemy sobie na to pozwolić i nie stać nas na to. Więc musimy też brać pod uwagę rozwiązanie ewentualnej czy potencjalnej rozbudowy, ale to jest, tak jak mówię, perspektywa moim zdaniem 5, nawet może więcej lat, w modelu takim, że jednocześnie gramy, trybuny są dostępne dla kibiców, ale próbujemy go rozbudowywać. To będzie przedsięwzięcie ekstremalnie trudne, nie mówiąc o wszystkich ograniczeniach związanych z kolejami, z osiedlem i z paroma innymi aspektami. Pytanie, które ciężko było mi zakwalifikować, do której z tych kategorii, ustawiłem je tutaj, czy po czasie nie żałujecie tak dużego parcia ze swojej strony na rozegranie meczu na śniegu z ruchem? Boisko było tragiczne, kibice niepotrzebnie byli zapraszani na trybuny, to jest opinia kibica, który wskazał jednocześnie, że Polonia Warszawa w podobnej sytuacji anulowała mecz już rano. I czy prezes powtórzyłby dzisiaj słowa skierowane po meczu do sędziego tamtego spotkania? Ja chciałem z tego miejsca pozdrowić sędziego Kwiatkowskiego, bo myślę, że od tamtej sytuacji mamy fajny kontakt, wyjaśniliśmy sobie tą sytuację i teraz jest trochę taką anegdotą, więc to jeśli chodzi o moje słowa. Ja w ogóle powiem, jak wygląda w ogóle procedura, bo myślę, że wiele osób nie wie, bądź też nie zdaje sobie sprawy. Obowiązkiem organizatora jest przeprowadzenie meczu i to jest nadrzędne założenie. Organizator do momentu podjęcia decyzji, i tą decyzję podejmuje sędzia,
ma obowiązek zrobić wszystko, żeby ten mecz się rozegrał. Decyzję podejmuje sędzia w obecności delegata i w porozumieniu z organizatorem, jeśli chodzi o odwołanie bądź też nie meczu. Przyjeżdża delegat, przyjeżdża sędzia i oni w protokole UEFA, to się nazywa tak zwane pitch inspection, czyli dokonują po prostu to, co kibice bardzo często w telewizji Canal Plus widzą, to rzucanie piłki, to jest dokładnie to pitch inspection. Więc oni dokonują tak naprawdę oceny. Ta ocena jest subiektywna i oczywiście ona bazuje na doświadczeniu sędziego czy różnych czynnikach, natomiast nie ma jakiś, nie wiem, współczynnika przesuwalności piłki, że jak 30 cm się piłka przesunie, to nie okej, a 50 to już okej, okay, więc to jest trochę subiektywna opinia. I w przypadku tamtego meczu sytuacja była taka, że pan sędzia Kwiatkowski przyjechał wspólnie z delegatem, mówią: słuchajcie, sytuacja jest trudna, ale pracujcie. Więc my wykonujemy wszystkie prace związane z murawą, z przygotowaniem obiektu, stąd też te komunikaty. Na dzisiaj pracujemy, mecz się odbędzie, robimy wszystko, co w naszej mocy. Kolejna inspekcja, która została dokonana na murawie bodaj ponad godzinę przed meczem, mówiła: ok, widać progres i widać, że ta murawa jest w coraz lepszym stanie, więc przesuwamy mecz o 15 minut, wy, za przeproszeniem, nawalajcie, żeby jak najszybciej tą murawę doprowadzić do jak najlepszego stanu, więc my jako organizator mamy obowiązek to robić i wykonywać te prace. Stąd też komunikat o tym, że mecz przesuwa się o 15 minut. Niestety przed wyjściem na murawę finalnie ta murawa uległa pogorszeniu albo nie takiej poprawie, jakiej byśmy oczekiwali, no i sędzia podjął taką, a nie inną decyzję. W tamtym momencie ona była bardzo rozczarowująca i myślę, że do dzisiaj ja jestem ciekaw, a znam trochę tą murawę, jakby ona zareagowała, gdyby zawodnicy chociażby spróbowali wyjść na murawę i ten drenaż miałby szansę puścić. Zresztą przecież potem graliśmy w śniegu i ten drenaż sobie poradził, więc myślę, że warto było spróbować. No natomiast taką sędzia podjął, a nie inną decyzję, no i tyle. Pamiętajmy też, że równolegle odbył się mecz drugiej ligi w tym samym mieście. Więc gdybyśmy nie dążyli do tego, aby ten mecz się odbył, no to jakby dalibyśmy jasne podstawy do tego, że to jest zaniedbanie z naszej strony właśnie w kontekście przygotowania murawy do gry. My też przejmujemy stadion od Miejskiej Areny Kultury i Sportu. To też trzeba pamiętać, że no my nie jesteśmy codziennym zarządcą obiektu, więc nasza rola zaczyna się w momencie około 5-6 godzin przed meczem. Wtedy my możemy jako klub podejmować jakiekolwiek działania. Jeżeli przejmujemy ten stadion włącznie ze stanem murawy w takim konkretnym, a nie innym stanie, no to my oczywiście zrobimy wszystko, żeby to doprowadzić, natomiast z naturą czy z infrastrukturą nie wygramy. Więc to też trzeba pamiętać i to, o czym Maciek powiedział, no przecież kilkanaście kilometrów dalej mecz się drugiej ligi odbywa, więc no my jako organizator, i powiedzmy sobie to wprost, gdybyśmy nie zrobili wszystkiego, żeby ten mecz rozegrać, groziłby nam walkover. I po prostu takie są fakty, więc jeżeli mamy ryzykować walkoverem, no to my staniemy na rzęsach, żeby mecz rozegrać. W tym wypadku niestety się nie udało, wyciągnęliśmy wnioski, też mocno pracowaliśmy z Miejską Areną Kultury i Sportu na tym, żeby sytuacja się poprawiła. Makis ściągnął maty, chociażby te kolorowe, na które też kibice zwracali uwagę, które chronią przez 24 godziny przed dniem meczowym jakby tą murawę, żeby ona nie nasiąkała. No są wprowadzane po prostu szereg rzeczy, które mają na celu niedopuszczenie drugi raz do takiej sytuacji. Kończymy temat infrastruktury. Przed nami sklep, merchandising, Match Day Experience. Dlaczego Tomek Flakowski potrafił ogarnąć sklep, prezesie? A prezes nie. Nie wiem, to już prezes powiedział. Nie, oczywiście, znaczy ideą podnoszenia kompetencji i jeżeli mówimy generalnie o podnoszeniu kompetencji, wzracaniu administracji, kwestii inwestycji w klub czy inwestycji w strukturę, jest to, żeby przychodzili tutaj ludzie, którzy mogą nam coś pomóc i wnieść. Więc jeżeli ta opinia subiektywna kibica jest taka, że sklep czy obsługa sklepu się poprawiła, to ja się bardzo cieszę, bo dokładnie po to ściągamy ludzi, po to zatrudniony został Tomek Flakowski, żeby tą percepcję czy tą jakość podnieść. I oczywiście zatrudnienie czy wzmocnienie działu marketingu, o którym mówiliśmy przy okazji jego zatrudnienia, było właśnie kwestią analizy, którą dokonaliśmy i którą my jako zarząd przeprowadziliśmy, że jest potrzebne wzmocnienie tego zespołu z poziomu też dyrektora i z poziomu dalszych osób, które zaraz dołączą do klubu, bo przecież to nie tylko Tomek, ale zaraz będą dołączać kolejne osoby, bo te rekrutacje trwają, że osoba kierownika czy samej ekipy sklepowej, czy mojej jako członka zarządu, to jest mimo wszystko za mało w takim wymiarze codziennej pracy, żeby kibice też odczuli. Więc oczywiście
Dzisiaj to, co się udało chociażby w okresie świąteczno-noworocznym wprowadzić, to jest część rzeczy, które planowaliśmy w ostatnich miesiącach. Część to są oczywiście autorskie pomysły Tomka, z czego ja się bardzo cieszę, bo po to Tomek tu jest, żeby o to zadbać. Więc fajnie, że takie głosy się pojawiają i generalnie taka jest idea. Od momentu, kiedy zostałem prezesem zarządu, powiedzmy sobie wprost i myślę, że wszyscy, którzy tutaj są, doskonale wiedzą, bo wiedzą, jak wygląda mój plan dnia czy moja dostępność, nie było szans, żeby zajmować się sklepem w takim wymiarze, w jakim powinienem. Nie mówiąc już o tym, w jakim się zajmowałem, bo na to też brakowało czasu, ale w jakim powinienem. Więc to była utopia, to było absolutnie nierealne, więc koniecznością było pojawienie się osoby, która też w tym wymiarze codziennym, chociażby kwestią projektów specjalnych, sklepu, nie wiem, piwa i takich rzeczy będzie się zajmować, a wręcz może wniesie je na wyższy poziom. Moją rolą jest dzisiaj w odpowiedni sposób te wszystkie sznurki połączyć, więc po to jesteś ty jako dyrektor marketingu, żebyś był ekspertem jako dyrektor, przepraszam, komunikacji, po to, żebyś, chyba że już piłujesz pod Tomkiem, ale tego nie wiemy. Po to właśnie mamy ekspertów i po to mamy speców w dziedzinie i też osoby zaangażowane w klub, żeby ten poziom podnosić. Ja dzisiaj nie będę trenerem, nie będę dyrektorem sportowym, nie będę szefem komunikacji. Moją rolą jest to wszystko spiąć i po to, żeby klub był dobrą organizacją. Bo też pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Wczoraj, to taka drobna dygresja, już wiem, że mnie za nią zabijesz, oglądałem wywiad z Wojtkiem Pertkiewiczem, którego serdecznie pozdrawiam, prezesem Jagiellonii Białystok, i Wojtek powiedział jedną fajną rzecz, że oczywiście on też jest cały czas kibicem, pasjonatem, ten sport, z którego my jako prezesi jesteśmy rozliczani, jest najważniejszy, ale jest proza dnia codziennego. My prowadzimy przedsiębiorstwa. Od poniedziałku do piątku klub jest firmą, która ma swoje problemy, ma swoje drobne wyzwania, ma swoje zgłoszenia do urzędów, ma swoje obowiązki administracyjne, ma szereg rzeczy, które każdy musi wykonać prowadząc firmę. A w sobotę czy niedzielę trochę odpinamy wrotki i bawimy się i fascynujemy się tym, co się dzieje na boisku, więc to jest moja rola jako prezesa i nasza, zapewnienie odpowiednich narzędzi, ściągnięcie odpowiednich ludzi. Mam nadzieję, że taką odpowiednią osobą będzie Tomek, tak samo jak mam nadzieję, że odpowiednią osobą będzie każdy pracownik, który dzisiaj jest mega zaangażowany w to, co się dzieje w klubie. I taka jest nasza rola i chciałbym, żeby tak to właśnie wyglądało. I w takim razie jak ocenia prezes dotychczasowy rozwój sklepu? Przepraszam, bo Jacek Ferdynand właśnie dzwonił, więc... Cóż za przypadek. Widać, że się dzieje, tak. Wrócę do tematu. Krótka ocena sklepu na przestrzeni ostatnich miesięcy, może roku. Mamy rozwój, mamy regres. Widzimy poprawę, duża droga przed nami jeszcze, bo też pamiętajmy, że my nie chcemy się porównywać do, nazwijmy to, średniaków. Chcemy być wiodącym klubem w Polsce, w każdej dziedzinie takie jest oczekiwanie, chcemy do tego doszlusować, są priorytety, do tej pory sklep pod kątem inwestycji w ten obszar, też sobie to jasno powiedzmy, nie był priorytetem, nie mieliśmy możliwości budżetowych na to, żeby, nie wiem, inwestować w promocję online'owej, w adsy, w sociale, w te wszystkie rzeczy, które dzisiaj sklep czy sprzedaż powinna robić, więc dzisiaj jest na to przestrzeń, więc z jednej strony widzę takie drobne kroczki, które pozwalają powiedzieć, że widzimy progres, natomiast fundamenty, my je cały czas kładziemy, cały czas staramy się poprawić obsługę klienta, asortyment, wysyłki, terminowość, komunikację. Jak to będzie jakby ustabilizowane, wtedy będziemy mówić o czymś więcej. Czy klub ma zamiar wprowadzić sygnowane produkty spożywcze typu energetyk, izotonik w sklepach? To może Maciek tym razem. Planujemy? Bardzo chętnie. Izotonik. Na dzisiaj nie ma planów jakby wprowadzania takich produktów jak izotonik. Bardziej idziemy w rozwój cały czas kanałów dystrybucji piwa robotnicze. Więc to bardziej w ostatnim czasie, o tym ostatnio rozmawialiśmy. Na początku tego roku podpisaliśmy jako zarząd jedną z umów dystrybucyjnych i teraz czekamy na jej realizację w jednej z sieci. Mam nadzieję, że to się wydarzy prędzej czy później. Bo to też pytają kibice, że produkty Widzea pojawią się na przykład w Żabce albo w Decathlonie. Pracujemy nad tym. Ciężko mi określić termin, no bo taki jest szereg czynników i takie umowy nie zawsze zakładają konkretne terminy, bo pewne warunki też po naszej stronie muszą być spełnione, żeby to się wydarzyło, ale,
ale jest taki pomysł i nad tym pracowaliśmy przez ostatnie miesiące, bo to też nie jest tak, że załatwia się to w tydzień, trzeba znać tradera, który za to wszystko odpowiada, to są szczegóły, które kibiców nie interesują, natomiast mam nadzieję, że to się w najbliższych tygodniach, czy może dalej wydarzy. Ale w każdym razie perspektywa tego sezonu, mam nadzieję. Natomiast no też jeśli chodzi o samą markę robotniczą, no to chcemy, żeby ona była trochę bliższa kibicom, stąd też wczoraj ogłoszenie turnieju robotnicze Open, trochę na fali tej fajnej przygody z dartem, którą wielu kibiców też miało w ostatnich tygodniach. Też wczoraj ogłosiliśmy, że taka inicjatywa na Widzewie się pojawi i turniej robotniczy Open. To element takiej szerszej kampanii w kierunku rozwoju marki robotnicze? Chcemy, żeby robotnicze było bardziej bliskie kibicom i też miało wymiar, tak brzydko powiem, eventowy, a nie tylko piwa na półce. To znaczy, żeby przy okazji marki robotnicze i tak jak mówiliśmy o marce robotnicze towarzyskie, czyli gdzie po prostu kibice, i to jest fenomen kibiców Widzewa, są jedną wielką społecznością. Chcemy, żeby też wydarzenia, które przy okazji tej marki będziemy organizować, były okazją do fajnego spędzania czasu w towarzystwie. Czy klub pracuje nad poprawą cateringu na stadionie? Tak. Ale? Nie ma ale. Postawiłem taki kropkę, gdyż będziesz mnie zaraz tutaj kopał, żeby odpowiedzi były krótkie, no ale no chcemy pewne rzeczy wyjaśnić. Też należy pamiętać, że nie jest catering, to nie jest jeden catering na stadionie Widzewa, tak? Są trzech dostawców cateringów, czyli catering na trybunach, to jest ten tak zwany catering w kioskach, catering na strefie VIP1, na strefie piętra pierwszego i drugi na strefie piętra drugiego i trzeciego, więc to są trzy różne cateringi, więc nie zakładam, że pytanie dotyczy tych dwóch, ale nad tymi VIP-owskimi też oczywiście pracujemy, bo to jest element oferty premium. Pewnie pytanie dotyczy tego cateringu w kioskach, więc nie wiem, co oznacza podniesienie jakości, bo we współpracy z firmą, która zapewnia nam tą usługę, no bo my tą usługę de facto wykupujemy, to nie klub odpowiada w pełni za nie wiem, ofertę czy za samo podanie tej kiełbasy, no to cały czas staramy się pracować, wprowadzać dodatkowe produkty czy ofertę na sektorze rodzinnym, gdzie są bardziej dla dzieciaków, ale jeżeli są jakieś głosy ze strony kibiców, no to fajnie by było, gdyby one były zgłaszane. Też ja przypomnę, bo to też staramy się udrożnić w kontekście strategii komunikacji też, że jest osoba do kontaktu z kibicami, mamy w klubie SLO, gdzie te dane są również podane, więc jeżeli pojawiają się jakieś kwestie związane z tego typu uwagami, no to fajnie, żeby do klubu docierają, bo one do mnie też wtedy docierają. Pora na projekty cyfrowe w tym zakresie. Spokojnie, prezesie, do prezesa jeszcze wrócimy. Mamy krótki, ale treściwy temat Akademii. Widzę w plus. Ocena bohatera ponownie. No, na jakim jesteśmy etapie? Jakie są perspektywy dla tego projektu, który, nie ma co ukrywać, zamarł w ostatnim czasie? Nie ukrywajmy. W pierwszej kolejności, w kontekście Widzę w plus, najważniejsze było rozwiązanie pewnej sytuacji, która uważam, że była błędem klubu i o tym już kiedyś mówiłem i opowiadałem. Uważam, że założenie, że w trakcie Widzę w plus będziemy zbierać na ośrodek treningowy, czy na jego dokumentację, czy jakieś elementy, które pozwolą go przygotować, no budziło jedno proste pytanie. No dobra, no to jeżeli wy zbieracie na dokumentację i kibice mają was wesprzeć, to jak wy chcecie postawić ośrodek? To było pierwsze i fundamentalne pytanie, które się wtedy pojawiło i to uważam był błąd klubu. No i trochę podpaliliśmy ten Widzew Plus, więc wszystko, co się wydarzyło później, było tylko kwestią ratowania i trochę resetu tego projektu. Jeśli chodzi o sam Widzew Plus, no to zamknęliśmy po prostu zbiórkę, bardzo cieszę się i dziękuję też kibicom za to, że chcieli się w nią zaangażować. Też część przy okazji poprzedniej kampanii karnetowej wpływu też wsparło tą zbiórkę Widzew Plus, więc te pieniądze pomogły nam tą dokumentację zamknąć, przygotować. Dzięki temu dzisiaj chociażby widzieliśmy te wizualizacje, o których rozmawialiśmy i one częściowo ten budżet odciążyły, więc potrzebny jest reset tego projektu. Ja nie ukrywam i to jest też mój błąd, zakładałem, że szybciej się wydarzą pewne rzeczy, że szybciej będziemy mogli ruszyć z Widzew Plus. Dzisiaj Widzew Plus jest jest jakby w ramach projektów specjalnych, za które odpowiada Tomek Flakowski jako dyrektor marketingu i projektów specjalnych, o którym rozmawialiśmy sobie chwilę temu, no ale dzisiaj najważniejszym priorytetem Tomka był sklep i tu wracamy do poprzedniego pytania i wracamy do tego, co jest priorytetem dzisiaj. Czy ważniejsze jest reset Widzew Plus, czy podniesienie jakości w sklepie, czy fajna oferta świąteczna? No wybór dla mnie był oczywisty, więc to też była moja decyzja i jasna prośba,
prośba do Tomka, że tym ma w pierwszej kolejności się zająć, obok dnia meczowego, który też przejął w ostatnich kolejkach, tak, poprzedniego sezonu. Więc dzisiaj ten priorytet po prostu nam w międzyczasie spadł, więc nie chcę deklarować terminu, kiedy zresetujemy ten Widzew Plus. Rozmawialiśmy o tym, że jest kilka pomysłów na to, na jakie cele chcemy zbierać. Rozmowy trwają, zresztą w części z nich uczestniczyć, więc wiesz. Natomiast nie chcę deklarować żadnego terminu, bo są 4-5 projektów, z których wybierzemy te 3, które są najbliższe realizacji i wtedy powiemy, ok, chcemy to zrealizować, ile to będzie pieniędzy kosztowało, ruszamy ze zbiórką. Widzewiak.pl był kiedyś taki serwis. Tak jest. W pewnym momencie został przejęty przez klub, coś o tym wiem. Jaki jest plan na ten portal, na tą domenę? Czy klub ma jakiś na to pomysł? Jak wygląda sytuacja w związku ze stroną Widzewiak.pl? Te pomysły się zmieniały na przestrzeni lat. Ja pamiętam, kiedy 3 lata temu ponad dołączyłem do klubu. Wtedy był ten pomysł, żeby Widzewiak.pl stał się taką encyklopedią widzewską, takim projektem bardziej historyczno-archiwalnym, ale też z nowymi informacjami na temat klubu i wokół klubu, i takim realizował szeroko pojętą politykę historyczną. I to było 3 lata temu. Też należy pamiętać, że ta kwestia wykupu przez klub Widzewiak.pl to jest jeszcze czasy bardzo, bardzo odległe. To ty je pamiętasz, bo dzięki temu się znalazłeś w klubie. Trochę tak. Więc już mówimy o naprawdę okresie chyba ponad 4 lata, nie? Kiedy portal został wykupiony. Dzisiaj nie realizuje żadnego tak naprawdę z celów, które jest priorytetem dla klubu. Dlatego niestety ten projekt jest zawieszony i pewnie zawieszony będzie. No bo znów wracamy do tematu priorytetów. Czy byśmy chcieli, żeby Widzewiak.pl pełnił rolę większą niż dzisiaj? Na pewno tak. Czy mamy na to przestrzeń, czy są osoby, które są w stanie tego zrealizować? Nie. Wracamy do kwestii struktury klubu. Czy chcemy ją zwiększać? Tak, ale koncentrować się na priorytetach, żeby być profesjonalni, dzisiaj Widzewiak.pl po prostu nie jest priorytetem i trzeba to jasno, jasno powiedzieć. Aplikacja Widzewa, kolejny temat, który się pojawił. Czy są plany na rozwój, czy jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej? Nie jesteśmy na pewno zadowoleni. No też naturalna kolej rzeczy. Dzisiaj te tematy cyfrowe, tak jak aplikacja, strona, starzeją się błyskawicznie szybko i w momencie jej wprowadzenia aplikacja była, a Widzewa była rzeczą kapitalną, powodowała bardzo zbliżenie się do kibiców, świetną komunikację i czapki z głów za wszystkim tym, którzy tą aplikację wtedy wprowadzali, bo i pod kątem ilości wyświetleń, i pod kątem samej swojej funkcjonalności, czy celu, który miała spełniać, czyli tego celu informacyjnego, była świetna, natomiast parę lat już znowu minęło i dzisiaj na pewno trzeba ją zmienić, natomiast znów nie planowaliśmy tego wydatku, w związku z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że tych priorytetów jest naprawdę dużo, więc dzisiaj po prostu to jest takie tylko utrzymanie tej aplikacji, żeby ona dalej pełniła rolę informacyjną. Prace koncepcyjne już, koncepcyjne to za duże słowo, rozmowy z agencją, która do tej pory odpowiadała za rozwój i za utrzymanie, oczywiście jesteśmy w bieżącym kontakcie. Pierwszy moment, uważam, to będzie po sezonie i wtedy będzie przestrzeń na to, żeby zacząć pracę koncepcyjne nad nową aplikacją i zacząć rozmawiać o tym, czy zacząć szersze konsultacje, być może też zaangażujemy w to kibiców, to będzie kwestia decyzji, w jakiej formule. Ale po sezonie to będzie pierwszy moment, kiedy uważam, będziemy mieli przestrzeń na to, żeby zająć się tematem aplikacji. A co za tym idzie, jak zająć się tematem aplikacji, czyli zaprojektować, znaleźć koncepcję, wybrać wykonawcę, no to kolejne miesiące będą musiały minąć, zanim kibice ujrzą jej światło dzienne, więc myślę, że w tym roku powstanie nowej aplikacji jest mało realne. Prezesie, pobudka. O, to jest ten moment. Akademia. W jaki sposób klub ma zamiar dbać i rozwijać talenty jak chociażby Kwiatkowski, a nie tracić jak młodego Kmita? To tak kibic wskazał tego Kmita chyba jako przykład, ale myślę, że to jest dobre odniesienie do tego, żeby wytłumaczyć pewne procesy, tak mi się wydaje. No zdecydowanie tak, bo bardzo ważne jest to, jakie losy są zawodników po odejściu z Widzewa i gdzie oni grają, więc tutaj zachęcam nie tylko kibica, który zadał to pytanie, ale innych kibiców, żeby sprawdzić, jak potoczyły się losy akurat Kuby Kmity, choć mam nadzieję, że pozostanie przy piłce w trochę innej roli, ale jednak pozostanie.
Procedura jest też tak naprawdę jasno określona, to znaczy zawodnicy, którzy są oceniani jako ci, którzy mogą w przyszłości osiągnąć poziom piłki zawodowej, nie tylko gry w pierwszej drużynie, ale no, gry po prostu na poziomie centralnym. Dążymy do tego, aby też podpisywać z nimi kontrakty, tak jak to miało miejsce z Pawłem Kwiatkowskim, no i budować ścieżkę rozwoju, która pomoże im się dalej rozwijać, bo to nie tylko Paweł, ale też Filip Przybułek czy Ignacy Dawid też w trochę większym wymiarze czasu zagrali w tej rundzie i no to są też zawodnicy, dla których tę ścieżkę rozwoju mamy przygotowaną. Nie tylko ona musi być stricte cały czas w klubie, może być też poza klubem, czy też tak jak to miało chociażby miejsce w przypadku Adama Dębińskiego, który trafił do KKS-u Kalisz, no to też jest zawodnik, który tutaj spędził trochę czasu i też obserwujemy jego poczynania właśnie na poziomie centralnym, także jakby te modele są różne, ale z punktu widzenia naszego zabezpieczenia jako klub, no to jest po prostu podpisanie kontraktu i nakreślenie tej ścieżki rozwoju dalej. A jak oceniacie, prezesie, miniony rok w wykonaniu rezerw? Czy jesteście zadowoleni z rozwoju tej drużyny, z młodych piłkarzy, którzy ją zasilają? No i czy nie obawiacie się ponownego braku awansu do trzeciej ligi? Znaczy, nigdy nie patrzymy na to z perspektywy obawy. Natomiast, tak jak powiedziałem na samym początku naszego programu, na pewno bardzo żałujemy, że tego awansu w zeszłym sezonie nie udało się uzyskać, bo zawodnicy i sztab szkoleniowi wykonali ogromną pracę, aby do tego doszło, a mimo to nie nastąpiło. I oczywiście nadal naszym celem jest to, żeby w tych rozgrywkach trzeciej ligi się znaleźć, ponieważ uważamy, że to jest odpowiednie środowisko dla rozwoju dla zawodników akademii. To jest taki wymiar wynikowy, drużynowy, natomiast wymiar indywidualny no też pokazał, że została wykonana określona praca z tymi zawodnikami, bo Filip Przybułek i Ignacy Dawid byli zawodnikami rezerw w zeszłym sezonie i trafili do pierwszego zespołu i tutaj no, zafunkcjonowali na poziomie ekstraklasy. Paweł Kwiatkowski z kolei był zawodnikiem grającym na poziomie U17 w zeszłym sezonie, też na poziomie centralnym, dlatego ten poziom rozgrywkowy też jest istotny, tak? Bo to jest właśnie to środowisko rozwoju, które pomaga zawodnikom się rozwijać, a później Paweł grał na poziomie centralnej Ligi Juniorów U19 i dość szybko przeszedł do pierwszego zespołu, rozgrywając mało minut w rezerwach. Także myślę, że z tej perspektywy możemy być zadowoleni, że ci zawodnicy zafunkcjonowali na poziomie ekstraklasy i tak jak mówię, to nie były dwie minuty czy trzy, ale można było tych zawodników jakkolwiek ocenić. A jak możemy określić ten czas tych zawodników w perspektywie rozwoju akademii? Kibic tutaj, jeden z kibiców, który zadał pytanie, wskazuje pana prezesie jako ojca de facto akademii. No i gdzieś tam na tej osi czasu, jak ten wynik obecny minutowy wygląda w kontekście rozwoju akademii, miejsca, w którym zaczynaliśmy, teraz jesteśmy w ekstraklasie, 4 zawodników zadebiutowało w tym roku minionym i jakby jak to możemy określić, żeby przedstawić kibicom no, ten etap rozwoju. Przynam bardzo szybko myślę, że umyka kontekst, w jakim no jesteśmy, właśnie. Bo 5 lat temu nie było piłek dla dzieci grających w piłkę 7-osobową i 9-osobową, a w zasadzie nawet się człowiek uczył gry. Nie? Nawet nie było wtedy się uczył gry, tak. Natomiast nawet nie było tych drużyn, tak szczerze mówiąc, mówię o piłce 7-osobowej, co też dzisiaj uległo zmianie, bo młody Widzew ma około 1000 dzieciaków w swojej strukturze, a wtedy nic takiego nie istniało. Więc na pewno patrząc na te plany, które sobie założyliśmy te 5 lat temu, to można powiedzieć, że tym, co nam się przesunęło, to jest infrastruktura. Zakładaliśmy, że w czwartym sezonie, czyli tak naprawdę w zeszłym sezonie można powiedzieć, będą bardziej komfortowe warunki pracy z punktu widzenia infrastruktury i na pewno jest to jeden z elementów, który trochę opóźnia rozwój akademii, natomiast dzisiaj się to dzieje i też wiemy, że z końcem tego sezonu te wymagania, które sobie w tamtym czasie określiliśmy, zostaną spełnione i to będzie kolejny taki, nie chcę powiedzieć może milowy krok, ale na pewno bardzo istotny krok w kontekście tego, żeby jeszcze lepiej realizować program szkolenia i też musimy być do tego
przygotowani strukturalnie, jeżeli chodzi o personalia. I o to też dbamy, aby w tym zakresie być przygotowany, bo to musi ze sobą wszystko współgrać. Dlatego jestem umiarkowanie zadowolony z tego, co się wydarzyło przez te 5 sezonów, ale zadowolony, biorąc pod uwagę kontekst i warunki, w jakich pracujemy, ale też potrzeby klubu, no bo pamiętajmy, że wtedy to była druga liga, dzisiaj to jest Ekstraklasa i te wymogi związane z pierwszym zespołem też rosną, więc to jest naturalne, że ta koncentracja będzie nakierowana właśnie na pierwszy zespół, natomiast też przychodzi moment, w którym trzeba to ustabilizować i rozwijać wszechstronnie klub. Ja z tego miejsca zachęcam wszystkich do tego, żeby obejrzeć podsumowanie rundy wykonania Akademii Widzewa. Aleksander Stańczak i Norbert Smorajski, myślę, że rozłożyli temat minionego pół roku na czynniki pierwsze i dosyć obszernie przedstawili, jak wyglądał ten rok, nie tylko runda w wykonaniu tej widzewskiej kuźni talentów. Przechodzimy do kolejnych tematów. Zostały nam dwa. Relacje zewnętrzne, tak to trochę nazwałem. Prezesie, czy poprawiły się relacje z miastem po odejściu prezesa Mateusza Drużdża z klubu? Znaczy, niezależnie od tego, w jakim momencie współpracy z miastem byliśmy, no to tak jak mówiliśmy wcześniej, tak powiem teraz, rzeczy operacyjne mają się dziać i się dzieją. I to jest jakby najważniejsze, więc trzeba rozróżnić relacje od tego, co się dzieje, bo pod koniec dnia zawsze będzie interes Widzewa i moją rolą jako prezesa, czy Maćka jako wiceprezesa, jest załatwianie spraw z korzyścią dla tego klubu. Cokolwiek to oznacza i jakiekolwiek oczywiście trzeba podjąć ku temu działania, więc moje relacje są dobre. Z władzami miasta jesteśmy w bieżącym kontakcie, jeśli chodzi o załatwianie spraw, żeby one po prostu się działy i dużo wyzwań przed nami, no bo kwestie infrastruktury, stadionu, boisk, to się dzieje. Też fajnym przykładem jest właśnie ta inwestycja na Łodziance, która cały czas się dzieje i teraz został wybrany kolejny nasz wykonawca do drugiego boiska, więc te wszystkie po prostu działania są podejmowane, a co do relacji, ja mam je dobre i na bieżąco współpracujemy. Co nie zmienia cały czas też faktu, że na pewno no, sprawa tego sławetnego filmu, już mówiliśmy o nim wielokrotnie, gdzieś pozostaje z tyłu głowy i ona cały czas została nierozwiązana. Wiemy, że gdzieś tam z powództwa cywilnego byłego prezesa Mateusza Drużdża gdzieś toczy się sprawa, więc gdzieś tam to jeszcze będzie do nas wracało. Szkoda, że to się wydarzyło. Ja w ogóle uważam, że mogło to zostać rozwiązane o wiele szybciej. Niepotrzebnym jest wokanda sądowa i też trzeba o tym pamiętać, natomiast rzeczy się dzieją i współpraca jest okej. W takim razie to też wydaje mi się często nie pada, no bo często mówimy o właścicielu, o Tomaszu Stamirowskim, większościowym akcjonariuszu spółki Widzew Łódź, a mamy też mniejszościowego akcjonariusza Stowarzyszenie Reaktywacja Tradycji Sportowej. Chciałem przekazać pytanie od kibica, jak układają się te relacje pomiędzy akcjonariuszami, między wami a SRTS jako zarządem, czy są jakieś problemy, czy wszystko idzie w dobrym kierunku? Nie, bardzo dobrze, nie mamy jakby żadnych problemów, jeżeli można tak powiedzieć. Ostatni raz widzieliśmy się tuż przed świętami. Pracujemy w wymiarze takim codziennym, bieżącym, drobnym nawet, jeśli chodzi o chociażby kwestie muzeum, jak i te większe rzeczy, no bo przecież chociażby, tak jak wspomniałeś, SRTS jest mniejszościowym udziałowcem. Więc w kwestii muzeum jakieś zmiany się szykują? Może tutaj jest taka okazja do przekazania? Tu powiem szczerze, bardziej pytanie do władz stowarzyszenia, bo ten podział jest jasny za prowadzenie muzeum. Taka też była wola i chęć, odpowiada stowarzyszenie jako mniejszościowy udziałowiec. My oczywiście pomagamy, staramy się gdzieś tam to muzeum aktywizować, chociażby przez wycieczki, które trwają na stadionie. Zabieramy dzieciaków do muzeum, wykorzystujemy to muzeum, tak brzydko powiem, może to pejoratywne, ale staramy się brać pod uwagę muzeum, jeśli chodzi o nasze działania, czy wokół Dnia Meczowego, czy wokół imprez okolicznościowych, więc to z naszej strony zawsze taka chęć, wola, otwartość jest. Myślę, że ze strony stowarzyszenia też pytanie czy stowarzyszenie ma w planach coś więcej. Organizacja. Temat, który tak określiłem. Ile osób pracuje w klubie i czy będą kolejne nabory? Niektóre już trwają i jak wygląda
w jakim one są momencie jakby, czy kolejne osoby za chwilę dołączą do klubu, czy planujemy kolejne rozwój poszczególnych działów, jak to wygląda, proszę o przekazanie. Znaczy, klub sportowy jest o tyle specyficzny, że posiada praktycznie wszystkie formy zatrudnienia w wielu zakresach. To jest raz, pracuje praktycznie w wymiarze od 8 do późnych godzin popołudniowych, patrząc na wszystkich pracowników klubu, bo przecież, nie wiem, pracownicy biurowi, czy nie wiem, księgowość zaczyna praktycznie 7:30, a trenerzy swoją pracę na boiskach wykonują bardzo często do późnych godzin wieczornych, plus pracuje praktycznie w wymiarze 7-dniowym. Więc może nie 24/7, ale na pewno 20, może 18 godzin na 7 dni w tygodniu. I to też trzeba przypomnieć, odpowiadając na to pytanie. Ja wiem, że idę naokoło, ale zaraz dojdę do puenty, ale myślę, że bardzo ważne jest, żeby o tym przypominać, bo moją odpowiedź można obrócić sobie w dwie strony, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że mamy wszystkie formy zatrudnienia i nawet w samym dziale, chociażby scoutingu, o którym mówił Maciek, który zwiększamy, osobowo, oczywiście mamy bodaj 7 czy 8, 8 scoutów dzisiaj, ale mamy wszystkie rodzaje zatrudnienia, to znaczy zarówno na cały etat, jak i na przykład na jedną piątą etatu. No to pytanie, ile osób jest w dziale scoutingu? Czy 8, tak jak powiedziałem, czy tych etatów, których jest znacznie, znacznie mniej, na etat wiadomo przekłada się na wykonywaną pracę. I tak jest praktycznie w przypadku każdego działu. U Ciebie przecież w dziale też nie wszystkie osoby są codziennie, nie wszystkie osoby w pełnym wymiarze, więc to bardzo trudno, no bo można rzucić, że dzisiaj widzę, zatrudnia ponad 200 osób z piłkarzami, z trenerami i to będzie prawda. Natomiast realnie to, jakie etaty w ramach tego są wykonywane, tego jest zdecydowanie mniej. No i w zależności od działu też mam świadomość, że czasem tych osób jest po prostu zbyt mało na rzeczy, na które chcemy się po prostu porywać, dlatego zatrudniamy nowe osoby, dlatego się profesjonalizujemy, dlatego jeżeli identyfikujemy potrzebę, nie wiem, w pionie sportowym, w sztabie szkoleniowym, ale też na przykład w marketingu, to te osoby będziemy wzmacniać, no bo tak jak rozmawialiśmy, marketingu de facto sensu stricte nie było, zidentyfikowaliśmy potrzebę, pojawił się Tomek Flakowski jako dyrektor, dotrudniamy nową osobę, tak samo do sklepu, tak samo do innych działów, także... Czyli ten marketing, sklep, to są teraz takie działy, na które stawia klub największy nacisk? Sport, to się nie zmienia i tam rekrutacje cały czas będą trwały, no bo nie zapominajmy, że też przecież, nie wiem, trener też jest pracownikiem, więc to są wysoce wyspecjalizowane osoby i tam cały czas jakby pojawiają się nowe, no Maciek wspomniał, w ostatnim okresie pojawił się dietetyk, wcześniej trener metany, oceny przygotowania przy pierwszym zespole, etc., etc. W kontekście takim wymiaru administracji, trochę w akademii pojawiają się osoby, ale to też znowu nie są osoby na pełen etat, więc pytanie, ile osób jest w akademii, bo to tak samo jak Maciek czasem pokaże strukturę, no to jedna osoba jest w czterech różnych miejscach. No to pytanie, czy robi robotę za czterech, czy te osoby są cztery, czy ona jest jedna, tylko wykonuje różne obowiązki po 1/4 swojego czasu pracy, więc o tym też trzeba pamiętać. Więc akademia i marketing i sklep to są takie działy, do których obecnie trwają rekrutacje bądź zaraz ruszą. No i pamiętajmy też, że ta skala działań klubu jakby to warunkuje, dlatego to w każdym dziale myślę, że takie przykłady możemy znaleźć i podawanie właśnie dokładnej liczby osób nigdy nie będzie miarodajne, no bo ktoś powie, no to lepiej może zatrudnić jedną osobę na cały etat niż cztery na 1/4, ale pewne wydarzenia dzieją się w tym samym czasie. Więc potrzeba więcej osób, żeby obsłużyć te wszystkie wydarzenia. Tutaj Michał wspomniał, że dzień meczowy chociażby, ale akcje społecznościowe, wszystkie, które są podejmowane, kwestie młodego widzewa, kwestie akademii, tak, no nie można prowadzić w jednym czasie dwóch treningów, a to nie jest zadanie, które można by nazwać etatowym, przynajmniej nie w przypadku każdej drużyny. Dlatego bardzo trudno takie oceny i porównywanie, że ktoś ma 50 pracowników, a ktoś ma 30, tak? Tak naprawdę to powinno być współmierne do liczby zadań, które klub realizuje. No przecież są w naszym wypadku takie sytuacje, że nie wiem, zawodnicy rezerw też pełnią przecież rolę trenerów, czyli są piłkarzami, którzy rywalizują w rezerwach, w lidze, a potem swoje obowiązki przekładają na boisko i szkolą dzieciaków, więc takich sytuacji jest w klubie multum, więc podawanie liczby osób może się różnić bardzo, bardzo dużo. Gdybyśmy bardzo mieli się znowu porównać trochę na tle Polski, jesteśmy bliżej dołu, ekstraklasy, góry. Środek. Jeżeli chcemy się porównywać. Atakujemy liderów, czy jednak bronił się przed spadkiem? Jeśli chodzi o strukturę i wydatki na administrację, zdecydowanie nie. I powiedzmy sobie też szczerze, jeżeli chcemy się porównywać do Legii Warszawa czy do Lecha Poznań, jeśli chodzi o ilość osób, to dużo nam brakuje. Prosty przykład ticketingu. Ile osób pracuje w ticketingu Legii czy Lecha?
No nie wiem. Myślę, że wiele osób może sobie sprawdzić. Dzisiaj w Widzewie pracuje jedna osoba. Jeżeli Dawid będzie chory, to co, kibice nie będą obsługiwani? To dzisiaj jest taka sytuacja, a na stadion Widzewa przychodzi 17 tysięcy ludzi. My też zdawajmy sobie z takich rzeczy sprawę. My w wielu aspektach jeszcze jesteśmy klubem niedofinansowany. Więc oczywiście rozmowa o tym, że nakłady na sport powinny się zmieniać i zwiększać, jak najbardziej, ale to jest matematyka. My w wielu obszarach dzisiaj jeszcze uważam, że robimy rzeczy duże, organizujemy największe imprezy masowe w województwie łódzkim regularnie, co 2 tygodnie. Na naszym stadionie jest masa kibiców, to jest świetne, ale też musimy mieć ludzi, którzy zapewnią im odpowiedni poziom obsługi, bo kibica nie będzie interesowało to, ile klub wydaje na administrację, tylko on chce odebrać swój karnet i ja to rozumiem. My jako klub musimy mu to zapewnić. Dzisiaj zapewniamy, uważam, zbyt małą ilością osób na dużym ryzyku. To powoduje, że niemalże niektóre osoby muszą, nie mogą chorować, brać urlopów i najlepiej to, żeby stąd nie wychodziły. To też nie jest zdrowa sytuacja i wiemy o tym doskonale, w których obszarach mamy jeszcze spore deficyty, czy to, co Maciek powiedział, że czasem trzeba być w 4 miejscach na raz i próbuje to robić jedna osoba. Więc dużo jeszcze przed nami, jeśli chodzi o ten ligowy top. Wiem, że lubimy się do niego porównywać. Ja mam ambicje, żeby być najlepszym w wielu obszarach, ale są priorytety. Tam, gdzie możemy, róbmy to. Tam, gdzie musimy szukać przewag w inny sposób, jak w kontekście sportu, na przykład poprzez scouting, też to róbmy. Mamy swoją drogę, nie jesteśmy małym, innym klubem, jesteśmy Widzewem. W jaki sposób panowie podnosicie swoje kompetencje, umiejętności, na przykład poprzez kursy i szkolenia, zapytał jeden z kibiców. Może Maciek, bo Maciek to jest chodzący kurs. Mam wrażenie, że nie znam drugiego człowieka, który bierze. Nie, już na szczęście w poniedziałek i wtorek nie, już? To już niemożliwe. Się kończy. Niemożliwe. Nie, no oczywiście uczestniczymy w kursach czy w warsztatach szkoleniowych, zarówno tych, w których, mówiąc za siebie, jestem uczestnikiem, jak i po drugiej stronie, czyli prelegentem, a uważam, że wtedy też się człowiek uczy, jak coś przedstawia. Więc no, w grudniu miałem okazję występować na kongresie wiedzy o szkoleniu piłkarskim, natomiast teraz kończę kurs dyrektora Akademii organizowany przez PZPN, ale tak samo współpracujemy z PZPN-em w zakresie organizacji szkoleń dla trenerów czy dla skautów, bo takie też będziemy mieli w przyszłym tygodniu tutaj na Widzewie i dla nas to też jest lekcja w zakresie sportu, czy dla mnie to też jest lekcja. Pamiętajmy, że jesteśmy członkiem jako klub ECA, gdzie też mamy mnóstwo inicjatyw edukacyjnych. Zresztą ECA na ostatnim spotkaniu Ekstraklasy także prezentowało to dla innych klubów, więc tutaj też w różnych wyjazdach studyjnych mam okazję uczestniczyć. W zeszłym roku to był wyjazd do Francji, do Olimpiku Lyon, ale też jest mnóstwo takich nieformalnych rzeczy, tak? Spotkań z różnymi ludźmi pracującymi w klubach, tak by właśnie poznać strukturę funkcjonowania, by poznać metody pracy. Nie ma końca, jeżeli chodzi o edukację piłkarską. Nie ma też takiego jednego rozwiązania, które zawsze jest skuteczne, więc tak naprawdę no, trzeba cały czas śledzić i być na bieżąco. Myślę, że w ogóle ten taki kierunek, można powiedzieć, edukacyjny w Widzewie jest bardzo ostatnio silny, no bo tak jak wspomniałeś, chcemy się uczyć i się uczymy sami, ale też chcemy edukować. Ja tu tylko przypomnę tylko króciutko o projekcie Widzew Edukuje, gdzie też my jako klub, czy to w przypadku szkół średnich, czy w przypadku szkół wyższych, jako pracownicy z klubu staramy się edukować odnośnie pracy w klubie sportowym, ale jest też taka edukacja, można powiedzieć, działowa, też chociażby przedstawiciele działu komunikacji byli ostatnio na wizji takiej lokalnej, nazwijmy to w Pradze chociażby, tak, więc też chcemy się uczyć. Ja też osobiście cieszę się, że będę miał okazję uczestniczyć w kursie UEFA CFM, który jest organizowany we współpracy z Uniwersytetem w Lozannie, to jest jeden z największych takich międzynarodowych studium dla menedżerów w sporcie międzynarodowym, więc bardzo się cieszę, że pierwsze seminarium w Warszawie w przyszłym tygodniu. Zresztą to już kolejna, można powiedzieć, kolejny przedstawiciel Widzewa, który będzie brał udział w tej edycji tego kursu, więc też ten czas na rozwój osobisty staramy się znaleźć. Im lepsi my wszyscy tutaj, tym będzie lepszy Widzew. Dlaczego ostatnio jest tyle odejść Widzew jak z klubu?
Ciężkie pytanie, o tyle, że pytanie, kogo można myśli, czy nie, kogo, to pytanie kogo od kibica. Dotyczy pytanie. Znaczy, no odejścia zawsze będą. No, ja i tak uważam, że mamy wielu pracowników. Że jesteśmy cierpliwi. Tak, dokładnie. Wielu pracowników, którzy są od dłuższego czasu, tutaj Kuba po tym sformułowaniu to za antenie się rozbawiło. No jeszcze związku zawodowego nie zawiązaliśmy, ale... Ale jeszcze. Ale jest blisko. On się tu powolutku zawiązuje na backstage'u, tak to powiedzmy. Nie, tak zupełnie serio, no to jest naturalna kolej rzeczy. Nie chodzi o ile, pytanie, jakie są powody. Ja nie ukrywam, oczywiście chciałbym, żeby wartościowi ludzie budowali Widzew i taka jest idea i po to też zatrudniamy, rozwijamy i to ten wątek edukacji, o którym rozmawialiśmy, ale jeżeli dla kogoś Widzew też będzie szansą na robienie innych świetnych rzeczy, to super, bo on dostał się tam dzięki Widzewowi. Rozmawialiśmy trochę w kontekście transferu Rowasa o tym punkt startowy, punkt pójścia, krok dalej. Jeżeli osoby, które dzisiaj decydują, że będą rozwijać się gdzie indziej, idą w fajne miejsca, a myślę, że część z tych osób to pytanie może dotyczyć, chociażby Antka, którego dziękowaliśmy ostatnio, no to jeżeli dla niego krok następny jest fajną szansą i on do jednej z największych polskich redakcji sportowych trafił dzięki Widzewowi, super. Jeżeli są pracownicy Widzewa, którzy trafili do innych klubów sportowych i dla nich to jest kolejny krok naprzód, fajnie, też się z tego cieszę, no bo tu zyskali kompetencje, które pozwalają dalej im się rozwijać, natomiast chcemy, żeby ci najbardziej wartościowi, najbardziej zaangażowani widzewiacy też zostawali, no bo no wiadomo, tożsamość tego klubu jest wyjątkowa i też muszą ją tworzyć widzewiacy. Plus jeszcze ważny jest ten kontekst relacji, myślę, i tego, jak ta relacja wygląda już po odejściu z klubu, a w przypadku tych osób, sam w domyśle gdzieś tam padły w pytaniu, to myślę, że ta relacja jest na jak najlepszym poziomie i zarówno my będziemy dobrze mówić o tych osobach, jak i te osoby dobrze o klubie. I to jest też bardzo ważne, bo to jest znowu poszerzanie właśnie zakresu wpływu Widzewa. Chyba możemy też podkreślić, że drzwi do klubu zawsze są otwarte. Z powrotem tak. Patryk Czubak przed chwilką miał okazję objąć stery drugoligowego klubu. Pewne powody sprawiły, że wrócił do Łodzi. Jakby dalej współpracuje na innym polu z Widzewem. Chyba nikt mu nie zamykał tych drzwi. No super przykład. To jest świetny przykład, ale myślę, że właśnie o to chodzi, bo ważne jest to, żeby tych widzewiaków na mapie piłkarskiej było jak najwięcej, no ale też wiemy, że nie wszyscy będą mogli być w tym samym momencie w klubie, tak? Więc to jest naturalna rzecz. W strategii klubu, to jest już ostatnie pytanie z tych tutaj od kibiców. W pierwszej części. W pierwszej części. Trzema następnymi działami. Tak. Mamy założenie, które mówi, że klub ma trochę działać innowacyjnie, korzystać z nowych technologii, obracać się w tej sferze. W pewnych aspektach jest to pewnie mało widoczne na zewnątrz, ale no w sporcie chociażby chyba możemy podać kilka przykładów, bo pytanie brzmi właśnie, w jaki sposób klub korzysta albo wprowadza takie innowacje. No, mówiliśmy o dziale scoutingu i tej bazie danych, która pozwala nam porównywać statystycznie zawodników. Pracowaliśmy też cały zeszły rok nad aplikacją do zarządzania klubem, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i na poziomie sportowym. Teraz jesteśmy na etapie wdrażania już do codziennego funkcjonowania. Natomiast pamiętajmy, że żeby zająć się innowacjami, żeby w pełni wykorzystać te innowacje, to musimy mieć przestrzeń, gdzie to robić. Jak mówimy o sporcie, no to chociażby tutaj wracamy do ośrodka treningowego i tego, żeby w kwestii siłowni, w kwestii odnowy, w kwestii żywienia mieć przestrzeń, aby to w pełni realizować, aby był też czas na realizację tych rzeczy, więc najpierw zadbajmy o fundamenty, a później pracujmy nad innowacjami, natomiast tam, gdzie już je możemy wdrażać, szczególnie w tym zakresie IT, no to robimy to i po prostu usprawniamy te procesy. Kończymy nasz robotniczy talk show. Na koniec chciałem panowie zapytać was o marzenie jakby i czy może cel, tak, mówi się, że nie ma marzeń, są cele, które trzeba realizować, prawda, albo najważniejsza jest droga czy coś. Ale chciałem właśnie zapytać o te najbliższe 12 miesięcy, co jest dla was priorytetem, celem, marzeniem. Prezesie na początek. Stabilny klub, z którego będziemy dumni. Ale nudy. Utrzymanie w Ekstraklasie i Puchar Polski. Super. Prezesie? Aspekty sportowe powtórzę, czyli występowanie w Ekstraklasie w kolejnym sezonie.
zdobycie Pucharu Polski, natomiast kolejna rzecz, rozpoczęcie budowy ośrodka treningowego. Czy możemy jasno zadeklarować, że przed drużyną został postawiony cel zdobycia Pucharu Polski? Puchar albo śmierć. Nie, wszystko to, co robimy w Pucharze Polski od samego początku roku, jest czymś na plus. Chcemy przeżyć fajną przygodę. Wszyscy chyba czujemy, i to nie ma co ukrywać, że jest to jakaś dla klubu szansa. Nie trzeba pompować sztucznie balonu. No, kiedy ostatni raz byliśmy na wiosnę w Pucharze Polski, w ogóle mogliśmy o tym rozmawiać, więc sama obecność tutaj jest fajnym uzupełnieniem tego sezonu. Zrobimy wszystko i myślę, że chłopcy o tym doskonale wiedzą, mówię o drużynie, o sztabie, no, że ta przygoda to dla nich przede wszystkim jest, może być duża nobilitacja i duży rozwój, więc spróbujmy powalczyć. Dziękuję, to był robotniczy talk show z udziałem prezesa Michała Rydza. Dziękuję bardzo. Wiceprezesa Macieja Szymańskiego. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Jakub Dyktyński, dziękuję, że byliście z nami, no, przez ponad 2 godziny, ale myślę, że było warto i usłyszeliście odpowiedzi na bardzo wiele pytań, po to ten program jest tworzony, jest robiony dla Was przy Waszym udziale. Dziękujemy jeszcze raz, do usłyszenia, cześć.